mlady. Dzień dobry. A tu się kurde cały czas grzało. I ładnie. A tu cały czas światło świeciło. No ładnie. Kurde, wieża do szpiegowania. No ładnie. Jak tam farma? Pusta? No ładnie. Ten śpiwór w ogóle. A po co się oświetlenie świeci się, ej? Podlać można w sumie trochę to. Bo... O, można jeszcze włączyć tutaj te rzeczy. Niech se robi. Pół godzinki satisfactory. Ponoć działa. W sumie nie wiem, czy się zaktualizowało, czy nie. Adrenaline shot here. Grab it a shot. Lazuzowski, dziękuję bardzo za suba. Dobry wieczór, siema. A czemu ja bez rzeczy w ogóle jestem żadnych, każdych i w ogóle? Aha, bo Hudson... Ich kurwa. Hudson stwierdził, jak tutaj był, że... idąc spać we własnym domu, będę zagrożony i mnie pozbierał do skrzynki. Nie wiem właściwie o co chodziło, ale... Okej. Okay. Dobra. Treść dla dorosłych. Tak, coś zmienili na Twitchu teraz. Dużo gier jest jako treści dla dorosłych oznaczone i przy okazji cały stream jest jako treści dla dorosłych. I jakby nie mogł tutaj nic zmienić, nic ustawić. Jak się wybiera kategorię raz, to jest to wtedy gra dla dorosłych, stream jest dla dorosłych i koniec. Także, nie wiem, zaraz będą jakieś Twitch Kids, jakieś, wiecie, ograniczenia, demonetyzacje, jakieś takie inne cuda. Siura. Pewnie nie. Dalej tu jakiś będzie, wiesz, nagość, dalej będzie nie. Nie mam pojęcia, tak szczerze mówiąc. Mnie tam siury ani, nie wiem, inne rzeczy w grze typu Rust za bardzo nie kręcą, także nie mam potrzeby pokazywać na siłę, że o, można to, dawaj, po kacyce, nie? I te sprawy. Także dalej tutaj zostanie postać bez ciuchów, na przykład taka. Nie mam potrzeby tego wyłączać, nawet jakby się dało. Czy słucham metalu? Takiego rzucanego na przykład, keks? Nie wiem. Wiesz co, bywa, ale takie raczej lightowe rzeczy. Bardziej folk metal na przykład, jak już takie jakieś... Takiego metalu to nie. Chyba, że coś tnę na przykład kantówką, to wtedy słucham metalu. Gdzie oznaczenie czerwonogrób? Właśnie, kurde, ale to niby jest, wiesz, no niby Twitch teraz oznakował to jakoś, że jest dla pełnoletnich czy coś. Ała! Chrup! Pięknie. Dobra, ja nie wiem, co ja mam robić. Co ja mam robić? Coś chciałem zrobić tutaj. Parking nie dotyczy samochodów. Konie są przeniesione tutaj? Wszystkie? Czy tutaj dalej są? Przeniesione konie. To fajnie, bo ja bardzo mi się podobało, że były blisko. Tylko jeszcze kompostownik bym tu gdzieś wsadził tak najchętniej. Żeby był pod ręką. Może tutaj go dam. Żeby był bliżej tych koni, kurde. Tylko został jeden kuń tylko. Czemu jeden kuń tylko został? W herę konie, w herę reszta. Tutaj postawię ten kompostownik, dobra? Nie pytałem, ale to... W Mazdzie? Nie, Mazda nie rdzewieje ta teraz, co mam. To tak zupełnie serio mówię. UAZ, co prawda. O, to już inna historia. O, matko jedyna, jaki tam jest... Co zerknę gdzieś pod spód, to kuźwa widzę nowe jakieś łatki, takie wiesz, zategowane miejsca i tak dalej. Masakra to jest jakaś. Tam by trzeba było... Co tam miałem? Nie wiem, co tam. Coś miałem mieć, żeby ten kompostownik tam naprawić, ale to tam chyba go nie trzeba naprawiać za bardzo jeszcze. Dobra, ja bym zrobił jakieś herbatki jeszcze chyba, z tym, że miałem zasiać... Czekaj, chyba niebieskie jagody? Chyba niebieskich jagód nie miałem jeszcze, nie? Czekaj, gdzie tutaj, tu są nasionka.
niebieskich jagód i możemy jeszcze zasadzić zielonych trochę może. W sumie, co tam tutaj jeszcze mam, to wezmę zaraz i zasadzę, zasieję. To wszystko, co mi zostało, wszystko, co mi zostało. Dobra, możemy to tam zaraz odpalić, bo myślę, że to spędzę z tę godzinkę na spoko, także ten... Dobra, zaczniemy od niebieskich. No to jeszcze mało będzie, widzę. Mało nasion, nie wypełnimy wszystkiego. No i dobrze, nie posiądę. Zmiany są takie, że cofnęli te zmiany, które zrobili ostatnio. Także, nie wiem... Ups, jeszcze 7 tutaj nasionek. Dobra. Nawóz jest chyba wszędzie, nie? Bo tu było tego nawozu. No, nawozu jest pełno. Wrzucimy sobie tutaj tego troszeczkę jeszcze. I dobra. No i dobra, zamykamy, tamto niech się pompuje. I jakie ja mam herbatki, słuchajcie? Herbatę złomu. Ale myślę, że można zrobić jeszcze więcej tej herbaty złomu. To jest żółte... A, tutaj coś jest w ogóle. Żółte, białe, żółte i białe. Rozpocznij mieszanie, proszę bardzo. Tutaj jest 10 tych herbatek. Trzeba tych jagód trochę tutaj wykorzystać po prostu i zrobić z tego rzeczy. Wrzucę tam może do pułapek jakieś robaczki. Czemu tu mięso jest? Mała, tłusta ryba. Czemu tu mięso cały czas jest? Nie rozumiem. Serio, łapią się na mięso takie chamskie, upieczone jeszcze w dodatku? A tutaj dam tylko 20 robali do tej i zobaczymy, czy tu się coś, nie wiem, lepiej zmieni może, znaczy ten zbierze, czy coś. Sardynka. Dobra, tutaj te małe zostawię. Kości jakieś. Zrobię sobie trochę rybek, upiekę, kurde. Dobra, powyciągam normalnie chamsko wszystkie te takie duże, co są. Tylko tu nie ma napisane, że przynęta, co jest, kurde, dziwne. Możemy tutaj pędraki wrzucić, masz, o. Dobra, zostaw... Zostaw, nie rusz. Nie wiem, jak działają te pułapki, kurde. Płytko tu trochę jest, tak w ogóle. Ledwo po kostki wody jest. Where satisfactory, kurde, ale pytanie, giga, ryby mają kostki? Ości mają, no. Mają po ości tutaj wody. Te ryby. Dobrze, będzie potrzebne, właśnie chyba, kurde, drewna jeszcze nie mam. No coś mam, ale mało. A jak tam na moim tutaj, w moim salonie, pieczenie, kurde, węgla? No właśnie, trochę się upiekło, ale ten... teraz tak, czy do patroszenia rybek dobrze jest mieć nożyk przy sobie, czy coś? To jakoś poprawia, zwiększa, przyspiesza, czy coś? W Satisach offstream? Nie, nie, nie. Jak żeście mi tam ten, to... Nie wiem, czy nóż tutaj cokolwiek dał, tak w sumie. Może go trzeba mieć w łapce, czy coś. Nie wiem. Surowa ryba. O, to jest przynęta! 5, kurde, giga. Jest boost. Dobra. Tutaj się skończyło robić.
Jaka jest herbata do zbierania drewna? Czerwone i niebieskie. No właśnie, nie mamy niebieskich. Dobra, z żółtymi już przystopujemy, bo jest ich mało. Trzeba by było może... Muszę się nażreć. Daj pieroga na roga, dzięki za resuba. No muszę się zeżreć w takim razie trochę tych jagódek żółtych, żeby mieć nasionek. Nie wiem, czy to się da coś zrobić z tym, żeby może od razu zasadzić takie gotowe jagody czy coś. Herbatka na drewno? No. A czemu nie? Oj. Ach, jeszcze o dwóch zabrakło. Trudno. Dobra, to tutaj jeszcze mamy jakieś herbata rudy, jest też z żółtych i z niebieskich. Mam dużo czerwonych i białych. A co jest z czerwonych i białych? Na przykład... Nie ma. Z czerwonych i białych. Białe są tylko do tej złomowej. Czerwone jest do na przykład leczniczej. A czy ja wiem, czy... Mogę trochę zrobić. Proszę bardzo. Możemy namieszać trochę tej leczniczej, no. Odblokować, tak, odblokuj rudek. Jo! Muszę, a czekaj, tutaj jeszcze były też jakieś jagody. O właśnie. Tutaj niech będą tylko grzyby na przykład. No i teraz to jest inna sytuacja. Jeszcze można tej złomowej więcej zrobić. Na spokojnie. Dobra. Bo żółtych potem nie będzie już. To możemy tam jedną, powiedzmy, partię jeszcze zrobić. Tutaj gdzieś może, w tym. Ty, a tu światełko by się jakieś przydało, nie? Sam je wyłączałem przed chwilą. To było żółta, biała? Tak, dobra. Niech się pichci. Tu się jeszcze lecznicze rzeczy pichcą. No i co my tutaj mamy? Jeszcze białych jest naprawdę w opór. No i tych czerwonych ewentualnie. A potem, czekaj, czerwone są potrzebne do antyradiacyjnej i do tej drzewnej ewentualnie. No to jeszcze nie robię tej. Zrobimy jeszcze trochę tyle tej leczniczej, powiedzmy. Albo nie. Dobra, już zostawię. Dzyń. Dobra. Myk. Tutaj sobie jeszcze zrobimy nie amunicji, tylko prochu. Więcej. Niech się robi. Dobra, no i to drewno by było potrzebne. Tylko, że to na razie to jeszcze, nie wiem, chyba, że iść po złom, nachlać się tej herbaty złomowej. Może tak zrobimy. Nie wiem, no chyba mi już nie dropią. Na razie nie dropły. Jest koło setki. Na absolutnie wymaksowanych detalach jeszcze podczas streama i... I nie wiem dlaczego, ale... Nie ma nawet lagów na streamie, chyba. Nie jest karta graficzna przeciążona. Nie wiem, co zmienili jakoś tak w międzyczasie tak zwanym. Albo może moja aktualizacja sterowników ostatnio przypadkiem coś tam pomogła. Ale normalnie, kurczę, powiem wam, że jest lepiej.
Nie wiem tylko dlaczego. Coś, co zrobiłem ostatnio, poprawiło mi przy okazji ogólne performance. Kurde, giereczki. Dobra, tu się będzie długo to robić. Idziemy tam jeszcze zmieszać te herbaty. Dobra, 50 sekund. Tutaj też jeszcze możemy... czekaj. Zrobić więcej. Tutaj co? Coś tam dalej... Coś tam czasem nie trybi chyba z tym podlewaniem też, co? Nie, niby działa. Jakieś krzesła lub sofy. Sof nie mam. Sofy to są w admin shopie najwyżej. A krzesło to jest na tyle zwykła rzecz, że to chyba bez przesady. Nawet w admin shopie nie ma sofy. O, a to nieładnie. Halo, a skupsi. Teraz to będziemy mieli 5 czystych herbat złomu. Na godzinę mamy plus 350%. Ale zaraz pójdę, kurde. Ale zaraz pójdę po złom. Jeee, ale zaraz pójdę po złom. Dobra, czekaj. Herbatki to w sumie tutaj ze 3 mogę zostawić na spokojnie. 2 tylko sobie wezmę, chlapnę. Mięso na razie... Kurde, grzyby. Na chuj mi te grzyby. Powiedzcie mi po prostu. Na chuj ci te grzyby. O, koniom. Czekaj. Zobaczymy, ile tam można koniom wrzucić. Czy coś... Są jeszcze grzyby. Kurde, te konie to się tu mają jak pączki w maśle normalnie, zobacz. Mięsiwa jakiego. Ja sobie mięso wezmę, a tutaj co... Halo. Ja chcę mięso. Chociaż mam tu... Nie przeżrę tego wszystkiego. Dobra, amunicja jakaś tam jest. Noża sobie nie biorę raczej. I zaraz będzie ciemno w ogóle. Chyba się ściemnia akurat. Nie wiem. Dobra, to trzeba szybko po prostu. Herbatkę, kurde, herbatka. Czapeczka ze światełkiem jest. Jatatę sobie zostawimy. Natomiast wezmę sobie miecza, by było dobrze. A ten tasak sobie wezmę. Dobra, i idziemy, kurde, szybciutko. Siup. I idziemy w prawo. Przed pierwszą beczką się nachleje herbatki. I będzie. Mniej ammo mogłem wziąć. No mogłem wziąć mniej ammo. Pewnie będę wyrzucał to ammo gdzieś po drodze. Trudno. Dobra, uwaga. Wychlaned. Ile złomu? 9?! O, piękna sprawa, powiem wam. Patrz, zbieram taki złom, a tutaj pralki stoją całe takie zardzewiałe. Tutaj też jest, kurde, to też jest kupa złomu takiego. Jakieś kabelki, silniczki, prawda, tego. To nie da się wykorzystać w żaden sposób, kurde, no.
O, właśnie, świece do UAZa muszę kupić, bo do apteczki technicznej potrzebuję. Świece niby są dobre, w miarę takie świeże tam. Co prawda się zasmoliły ostatnio, okopcone były strasznie po tym, jak zawór iglicowy puszczał. I auto spalało około 50 litrów na 100 km, połowę tego po prostu wylewając. Co tu się dzieje się? Panie, co pan? Ktoś tu szedł niedawno i kurde sprzątał chyba temat. No, w każdym razie w apteczce technicznej jest rozpiska, że tam ma być, kurde, tam są dwie świece powinny być jako zapasowe. Kurde. I elementy układu zapasowego w sumie tego też nie mam. Znaczy mam. Coś tu szczylo. Igory. Co tu szczylo, Igory? Kurde, po co tak robi? Gaśnicę w urazie? Tak, i to taką większą se kupiłem. Nie takie, wiesz, fiubziu, takie małe. Tylko się wykosztowałem i chyba za 130 zł, czy tam 160 zł, nie wiem, kupiłem sobie taką większą. Bo to takie pitu-pitu, to tam, wiesz, no to, no wiesz, ty pewnie wiesz akurat. Te takie mikrogaśnice, co są tam jak w samochodzikach. 5 kilo? Nie! Aż tak to nie. To jest ta taka większa niż ta najmniejsza, jakby chyba. Tak, co w markecie można kupić. No co tu się dzieje? Kurwa, PVE nie ma, znaczy PVE jest, to i tak chodzą i trolują i se kurwa strzelają jakimś gównem. I po co tak? Dwa i pół, może. Bo chyba ta taka malutka to jest albo pół kilo, albo kilo. Czy coś takiego, nie? Nie wiem. Może to jest 5 kilo. Nie wiem, czekaj. Ta mała to kilo. Czekaj. Czekaj, zaraz zobaczę. Zaraz zobaczę. Chyba 2 kilo. A nie, bo tu 85 zł kosztuje, a ja chyba drożej. Nie wiem, szczerze. Może chyba z 2 kilo? Tam jakaś taka chyba była oryginalnie. Oczywiście u mnie nie było ani gaśnicy, ani. Znaczy nie, gaśnica była, taka mała, kilowa, która tak zardzewiała, że już nie miała ani trochę lakieru czerwonego. Była po prostu jedną wielką rdzą. Ale była gaśnica? Była! Obowiązkowe wyposażenie jest? Jest. Kuźwa. Muszę kiedyś ją przetestować, czy tam w ogóle. Ten. Czy no w ogóle jeszcze psiuknie czymkolwiek. No. Wartość użytkownika jest. No teraz tak jest właśnie przy niektórych. Przy Satisfactory też jest to samo. Bo teraz miałem po prostu jeszcze, wiesz, zostało mi po poprzednim live'ie Satisfactory i tam też było. Że gra dla dorosłych, zastanów się, bo może być nieodpowiednia dla twoich widzów niektórych. Jacek, dzięki za resuba 10 miesięcy. 2 kilo to też tak no mech. Kurde. Taka 3-4. Ale to chyba, ja bym musiał iść zobaczyć jaka to jest, ale to chyba jest ten. To chyba jest 2 kilo. Satisfaktory drastyczne, dokładnie. Rantomowy widz. 5 złotych. Kierowniczku złoty. Daj piątała na rogala. Dzięki za donate'a, randomowy widzu. O, właśnie, nóż, nożyk. A go też rozmielimy.
Dziękuję za donate'u, kurde. Już se idę. Już wolne. Chłopco wleciał do środka, kurde. Kilówka to taki smark. No, ale wiesz, no jest. Lepsze to niż nic, tak w sumie. Tylko, że też... Zależy, co się pali i jak się pali i w ogóle. Jak jest jakiś wyciek paliwa, to powodzenia. A jak samochód elektryczny, to... O, panie! No kurwa, w elektrykach to ani gaśnicy nie trzeba, bo to na chuj potrzebne, kurwa, chyba żeby peta zgasić, kurde! W elektryku, cały zastęp straży pożarnej to mało, kurwa, żeby ugasić do góry. Przecież nie ugasisz, to zostawić, żeby się zgorało. Tylko odsunąć od, kurwa, normalnych samochodów, kurwa, wszystkiego. O. A mi, kurwa, nerwy biorą, kurwa, słyszę o tych elektrykach, kurwa, tej pseudoekologii, kurwa, samochody na węgiel! Kurwa! To jak za 100 lat temu, kurwa, samochody na węgiel były, kurwa, na parę. By tak nie wybuchały, kurwa, nie paliły tak, kurwa, tego. A, co by wymyślali, kurwa, ekologię. O, ja pierdolę tu. Kurwa, wziąć tych ekologów, kurwa, i za jaja! Na tych ich drzewach, kurwa, ulubionych powiesić. O, kurwa! Ja bym im, kurwa, pokazał, co to ekologia, a? Kurwa, chcą ekologię, kurwa, wprowadzać, to niech od siebie zaczną, kurwa. Bąków nie puszczają, kurwa, pierdolę. Ale... Kurwa, te samochody elektryczne... Im zapłacili, kurwa, to by nie wszedł do takiego. Kurwa, to jest niebezpieczne. Dobrze, nie? Idzie, kurde. Ładnie wchodzi Januszysko dzisiaj. Ale... Ładnie. Ile zapłaciłem za te gaśnice? Wiesz co? Teraz nie wiem, bo mi się wydawało, że ponad stówę, tak dobrze, dobrze ponad stówę. Ale teraz widzę tam na tym sklepie, że ona 85 zł kosztuje i w sumie to nie wiem. Pewnie są jakieś spocone sklepy dla fanatyków pożarnictwa czy czegoś takiego, albo jakieś tam, gdzie legalizują te gaśnice i to wszystko. I to tam kosztuje 20 zł czy coś w tym stylu. Ale no, nie wiem, poszedłem do marketu i kupiłem po prostu gaśnicę. Gamśnicę. Tylko nie wiem, czy jej mocowanie jest odpowiednie w łazie, bo to jest taki kuźwa plastikowy, taka plastikowa opaseczka, taka chudziutka. I ja nie wiem, czy to będzie wystarczająco wytrzymałe. Nie mam pojęcia, czy to będzie wystarczająco wytrzymałe, no ale... Jeszcze ten... No 166 kg, a gdzie ja to mam wozić potem? Na siedzeniu chyba, kurde. Nie no, jest jaka jest. Zmieściła się w miejscu, gdzie oryginalnie miała być. Jest dobrze. Mam nadzieję tylko, że nigdy w życiu nie będę musiał jej użyć, że wszystko będzie dobrze, ani wiecie. Bo to fajnie, że jest, ale mam nadzieję, że nie będę musiał jej używać nigdy. Tak samo jak apteczki. Jeszcze nie musiałem i mam nadzieję, że tak zostanie. No, ale niech se jest. Właśnie ci się skraszował Rust. Kup nowy komputer! Wożę apteczkę? No. A co? Też chyba jest obowiązkowa w ogóle, nie? To wożę. Nie użyjesz, bo nie... No w łazie to tak, tam tak szczerze, to tam za bardzo nie ma się co palić, tak szczerze mówiąc. Widziałem jakiś film, jak chłop pytał, czy to jest normalne, podczas gdy nagrywał, jak mu się pali olej wyciekający z mostu tylnego. I jakby po prostu mu się zatarło tam jakieś łożysko czy coś, temperatura zrobiła stonks i mu się olej po prostu, uszczelniacze mu się potopiły i zaczął olej wyżykiwać i ten olej zaczął płonąć, bo to było tak wszystko rozgrzane.
I chłop tak na chillu se nagrywa i pyta, czy to tak ma być, czy coś, nie wiem, jeździć, obserwować, czy co tam, jak tam, wiecie, coś na tej zasadzie. No bo to się tam nie ma co właściwie od tego zająć, podłoga zaraz nad tym jest stalowa. Nad tą podłogą nie ma żadnego dywanika, żadnego nic, no to tam, pff. Wygorę, co ma wygoreć i będzie dobre. Ciekawe, czy tam łopatą tu już wiosłem. Apteczka nie jest obowiązkowa. O, to wyrzucam. Jak nie jest obowiązkowa, to ja nie będę się frajerzył. I ja nie będę woził jak frajer ostatni apteczki. Kurde. Muszę, obowiązkowa jest gaśnica, nie? Muszę wziąć tę zardzewiałą gaśnicę, którą się tam obijała w tych drzwiach gdzieś tam w łazie i po prostu ją sobie będę wozić i siema. Nie będę się frajerzyć, słuchajcie, i wozić apteczki, kurde, jak frajer jakiś. Jak to nieobowiązkowe jest, to po co? Kurde. Do wyrzucenia, dokładnie, apteczka, do spalenia w ogóle, ja nie wiem, jak kurde, ja nie wiedziałem, że nie jest obowiązkowa, i ja pierdzielę. Przebite płuco rurą wydechową? No, tak, wtedy apteczka, na pewno zawartość apteczki będzie odpowiednia. Ach, mój ulubiony przejazd kolejowy. Szybę uchylając, zaciąć. No, mniej więcej tego typu to jest pojazd właśnie, no. Dzisiaj napierdoliłem białego silikonu, takiego perfidnego po prostu, łazienkowego, kuźwa, w ramkę szyby, bo jeszcze nie będę szyby wyciągał przed niej. Już szelek zmieniał, bo to trzeba przy okazji tę ramkę jakoś oczyścić. Tam gdzieś machnąć jakimś szprajem czy czymś, to jeszcze mi się nie chciało tego robić, ale żeby mi nie napadało, bo jakieś burze mają być, żeby mi się nie lało do środka już aż tak jak na tym story, na tym shorcie na YouTubie, co tam wrzuciłem, to napierdoliłem tam w te dziury w tej już szelce takiego po prostu perfidnego silikonu białego. Potem jak on wyschnie, to tam może coś co zaciapram jakimś czarnym, nie wiem, farba to tam chyba nie chyci na silikon, nie, ale coś tam... Ty, właśnie, mam czarną klejpałę, o. Tylko klejpała jest za sztywna, żeby tam gdzieś w takim miejscu jak przy szybie gdzieś tam, wiesz, tego nasmarkać, bo to się ani nie przyklei, ani potem, nie wiem, od jakichś wibracji się może poodklejać, czy coś takiego. Ale... No... Ale kurde, klejpałę potem na ten silikon, to ma sens. No mam czarną klejpałę, to super sprawa w ogóle, elegancko wygląda, słuchajcie. Jak się ktoś zaklejpałuje, to już nie wygląda jak klejpała. Klejpała to jest taka, wiecie, taka żółtawa albo taka niebieskawa, zawsze taka przejrzysta trochę. Ale czarna klejpała, słuchajcie, to jest luks. Ile większy od białej? LOL! Kamarecik, kurde! Aho, aho, aho! Kwiat młodzieży przystanek wydupił? Może? Może ktoś chciał, wiesz, zajumać, tylko że mu tam pary nie starczyło, czy coś ciągnął i... Nie wiem, nie wiem. W szkole zacząłeś mówić klejpała, inni teraz też tak mówią. Klejpała to jest cudowne słowo. Ono jest w komplecie jakby z całym takim wyrażeniem, że jak coś tam potrzeba naprawić, to po prostu napierdol klejpały. I to ma też swój urok. Ale jest wulgarny, więc nie wypada. Dobra, musimy jajo zmienić na lampeczkę, niestety.
Klej kutas. W sumie mogę tak mówić, nie? Bo jest live dla pełnoletnich dzisiaj, czy coś chyba, nie wiem. Sam się zrobił, ja nie mogę tego nawet zmienić. Jak jest raz, to musi być 18+. Twitch wprowadził zmiany, zrobił. Także tego... Dobrze wiedzieć, że wszyscy obecni oglądający, wszyscy widzowie, 247 osób, to są osoby dojrzałe, pełnoletnie, dorosłe, no. I możemy tutaj teraz, słuchajcie, poruszać tematy różne, możemy sobie mówić o ruchaniu na przykład, albo o prawdopodobnie, no nie, o narkotykach to nie, bo to chyba też jest polityka Twitcha zaś jakaś tam, jakby się dokopać, nie? Możemy sobie, o czym jeszcze można opowiadać? Jak jest live dla pełnoletnich, taki content, co jest dozwolone wtedy? Niewiele więcej tak właściwie, ale nie wiem. Z tym dojrzałe to przesadziłeś. No, w te, no, no. O polityce? A to lepiej nie gadać o polityce. To jest taki temat gówniany, powiem ci, u nas, że aż mi w brzuchu burczy. Nie wiem, coś bym se zjadł chyba, albo co. Dobra, idę może sobie w sumie... To jest admin shop chyba, jo. Karabin szturmowy mrożony. Co? Czapka gniazdo, żabie buty. Dobra, idę do tam łonego. Tylko teraz jest ciulato, bo nic nie widać za bardzo przy drodze. Czy są jakieś te one, czy nie. O paleniu, o alkoholu. Jaki alkohol ostatnio? Jaki alkohol polecacie? O, słuchajcie, porozmawiajmy jak dorośli ludzie. Słuchajcie, po ruchaniu, jakie chlanie, albo przed, jakie papierosy palicie, pijąc po ruchaniu? O, słuchajcie, to jest temat. Tak rozmawiają dorośli ludzie, nie? Mniej więcej tacy dojrzali, tacy duzi chyba, czy coś, nie? Nie wiem w sumie. Tempo głów! Gdzie schodzisz na streama? No widzisz, stream jest dla pełnoletnich teraz. Dobry wujek Twitch stwierdził, że Rust jest grą dla pełnoletnich i teraz tylko pełnoletni mogą na streamy z Rusta wchodzić i tutaj jakby wiesz, no więc... Zachowujmy się jak pełnoletni. Kurwa chuj. Nie? Trzeba korzystać? I w ogóle. Tam ciupciałeś już? Kurde, co tam poruchałeś sobie ostatnio? Co tam poruchałeś? Kiedy ostatnio sobie poruchałeś, kurde, jakoś fajnie, co? Kiedy, kurde, co tam? A kiedy już tak zachlałeś pałę, słuchaj, tak wiesz, na takiej imprezie takiej zajebistej? No wiadomo, że była zajebista, właśnie nic nie pamięta następnego dnia, a wszystko jest, słuchaj, zażygane. To są najlepsze imprezy, kurde. Jeszcze jak sąsiedzi na ciebie krzywo patrzą, bo żeś się zesrał, kurde, na ich wycieraczkę, a potem próbowałeś im wkręcić, że to ich pies. Ale oni nie mają psa, więc wiedzieli! I teraz, kurde, słuchaj, beka, anegdotka słuchaj, do opowiadania przez następne 5 lat na takich imprezach, kurde, nie? Ale to spoko, bo potem i tak nikt nie pamięta o tym, bo kolejny, słuchaj, potem w ogóle to pawia z balkonu puził takiego, że słuchaj, się odbiło od ściany, słuchaj, i wylądowało, zaraz był tam komisariat i zaraz słuchaj, obrzygał chłop komisarz. To była impreza, kurde. W sumie na etapie technikum to tak miałem, że takie tematy to były właśnie, jak się spotykała grupka jakichś tam ziomków znajomych, to zawsze takie tematy właśnie było, kto co zażygał na jakiejś imprezie, bo zajebiste, że kurde, ale ten co się za kurwa do butów zażygał, potem tak chodził, kurde,
Tak chodził, kurwa, ja pierdolę, ja czaisz to, kurde, a ja bym też wychlał, kurde, osiem flaszek, słuchaj, wychlałem na solo, że 8, kurwa, 10, nie? Normalnie taki, kurde, kozak jestem, jeden z drugim. Takie, kurde, takie rozmowy i taki rechot, taki pusty, kurwa, do tego, o. To było wiadomo, że ktoś jest, kurde, gość. Misia słyszałem. No, ale nie widziałem. Najlepsza impreza, kiedy policja puka? Kurde, nie używa się słowa policja. Policja to jest takie, wiesz, wręcz sympatyczne. To są różne, wiesz. Im bardziej wulgarne, tym lepiej, wiadomo, co się z policją robi, tak? No. Bagiety to też jest takie w sumie żartobliwe, ale takie sympatyczne bardziej. No to nie, to za słabo, kurde. Prawdziwy ziomek to wiesz to, co robi, to on jebie po prostu tam ich równo, nie? Także ten. Dobra, bezpieczna. Co? A jak on zrobił, że bezpieczna strefa tutaj w ogóle? Stop cum, UAS. Admin shop, kek, alarmowo rdzawka. Wow! Dobra, dzień dobry. Tu grzejniczek, kurde. O, takiej sofy właśnie brakuje troszeczkę, ej. Żeby można było kupić. Tutaj mamy jakieś gaz maski. Hełm klatera, maska tygrysa. Tu nic nie ma. A czemu to się tak rozpada w ogóle? Co to takie popsute jest? O, super tekst. Bardzo. Ach, to tu można kupić, zamienić sobie skafander ochronny na jakieś takie te... cuda i dziwy. Dobra, tutaj są te lampki w sumie fajne. A te, kurde, mogę sobie craftować, bo sobie kupiłem legalnie, kurde. Zamrożony karabinek. To taki średni ten admin shop. Chyba, że tu jeszcze coś na górze jest. Czemu przybliża się lewym, a scrollem się, kurwa, zmienia kamery? Czemu w każdej, kuźwa, grze to jest inaczej wszystko? Ja pierniczę sterowanie wszystkim. Madge. Dobra, kajmy są. Kaj, idziemy. Idziemy na lotnisko. Ja bym poszedł na lotnisko. Tutaj. A na lotnisko coś leci w ogóle. Jakaś paczka. Ta paczka jest czyjaś? Nie wiem. Czemu się tekst tak rozwalił, ej? Kurteczkę też bym sobie wziął. Co ja tutaj mam jakiegoś takiego do wywalenia? Kurczę.
Tam jest misio, dobra. Kurdeczka. Kurde, lampeczki by można było wyrzucić, ale zbieram. Kurde, żeby gagatek miała lampeczki. Można skraftować, ale one nie są tyle warte, co takie prawdziwe, zebrane, znalezione. Już jest jajo. Oj, czapeczka mi wypadła. Już jest jajo, bo była, wiesz, noc była, to sobie miałem, no, latareczkę. Zamiast jaja. Dobra, złom. Mikstura to jest herbatka, dzięki której więcej złomu wypada z beczek, jak tłukę beczki tym onem. Ona daje nawadnia i daje plus 350% zysku przez godzinę. Są takie herbatki i do zbierania kamieni, i do zbierania drewna, do... No, różnych rzeczy. Jezu, potrzebny jest mod w raście, że jak się rusza tymi rurami metalowymi, to jest dźwięk, kurde, metal pipe. Ale by było pogers. Już przerzucacie te? I jest taki... Wiecie, jaki dźwięk jest. Metal pipe, po prostu. Wszyscy wiedzą. Keks. Dopracowanie tej mapy? Co zrobienie? Wytupiać reklamy nie potrzebuje Starfieldów. Co? Jak tak możesz mówić brzydko o reklamodawcy naszym, moim? Ach, jakby to był normalny serwer, to chyba bym go miał normalnie. Pewnie nie, ale jebać. Piu, piu! Już 5 razy bym miał to już w ogóle. Ale mówię o tej konkretnej sytuacji, wiesz, od momentu, w którym ja siedziałem w krzaku, a on chodził dookoła. O. Tam już nic nie ma. Może jeszcze coś ten... I się zrespiło, nie wiem, w sumie. O, beczka z olejem napędowym była i nie podniosłem, bo mam pełno. Także super. O nie, chyba nic nie ma rzeczywiście. Dobra, ale to pójdę sobie zmielić. No po co strzelasz jeszcze dalej tak już? Gdzieś tu strzelił. Jest kula po dziurach? Nie widzę. Ten gdzie siedzi? Mówię, tu tłumy są, tu słyszę kogoś. Tam strzela, tam łazi. Tu
Tu jakiś kuń jeździ. O, złom. O, darmowy złom został. Pięknie. Dobra, labdoba też strzelimy. A czemu ja to tutaj wrzuciłem? Halo. Halo? Kurde, niedźwiedzie chyba chodzą jakieś. Trzeba uważać na niedźwiedzie. Dobra, nic tu nie będzie, idę sobie stąd. Wysicie. Wypuścicie, wysicie. Serwer PvP. No nie wiem, strzelają, bo już wszyscy mają, wiesz, amunicji po prostu więcej niż potrzeba i można sobie po prostu chodzić i robić tego. Ja też przypadkiem zrobiłem chyba pełną skrzynię taką długą, dużą. Więcej amunicji żarcia. Ja się zdziwiłem, ja nie wiem, czy nie jest jakiś crafting amunicji zwiększony, czy coś takiego, bo po prostu ugotowałem sobie taką jakąś, powiedzmy, normalną ilość amunicji w tym, w tym stoliku i się okazało, że potem mi to wypadło po prostu wszystko i taki stosik leżał sobie pod tym oddaj. Dwa złomu, patrzcie, i jeszcze się upomniał, oddaj złom był mój. To trzeba było pilnować. Kurde. Bardziej, lepiej. A, zaraz, ja to w sumie w drugą stronę bym szedł najchętniej chyba. Ale to się trzeba natłuc tego, bez sensu. Bardzo ładnie. Bardzo ładny trik. Bardzo ładna sztuczka. Podobało mi się. Ups.
Ja bym miecza, a propos mieczy, to ja bym se miecza, kurde, znalazł. Bo mieczem się fajnie, chociaż to też na raz schodzi. Ale mieczem się chyba szybciej machało. A tu się taki zamach duży bierze tym i to tak... O, jeszcze nie trafiłem teraz. Dobra, gdzie jest... tutaj sobie gdzieś... Pójdę sobie przez las teraz. Teraz... Jak długo mam jeszcze boosta? UIV, nie wiem jak długo. Nie jest napisane. Czekaj, tu jest napisane. 22 minuty 54 sekundy. Czemu to jest w pionie wszystko? Dlaczego? Po co? Tak się to niewygodnie czyta, jak jest... Ała! Jak jest w pionie. Kto wiosce wybudował chatę na 5 pięter? No, anarchia panuje w wiosce, więc wiesz, teoretycznie mógł. Niby było zalecenie, żeby takich dużych nie robić, ale wiesz... Jakby, a teraz będę tak... Ale będę zaraz mordę wycierał tym... Tym anarchizmem, kurde, i tak dalej. O. Jeszcze jeden, dobra. I teraz robię challenge, żeby ten, kurde, żeby nie zrobić jeszcze tego jednego. O, widzę, że FPS-y dropły na streamie. O kuźwa, czemu ja mam 180 FPS-ów? Ty, po co mi tyle? Matko jedyna, to OBS-owi nic nie zostaje już w ogóle. Synchronizację pionową sobie włączę chociaż. Działa? Nie działa. Aha, czekaj, bo trzeba to włączyć jeszcze. Zapierdzić zmiany. Dobra, teraz lepiej. Kurde. To te zaległe FPS-y z wczoraj. No. Ja się zacząłem zastanawiać, że może mi dropią FPS-y, bo widziałem tak kątem oka, że na OBS-ie tak zaczyna trochę brakować tych klatek. A potem patrzę na licznik w lewym górnym rogu. Taki mam malutki i tam jest 180-190 było i tak kuźwa, po co mi tyle FPS-ów? Uspokój się. Oddaj trochę. No, no czy teraz mam 133, nie wiem czemu nie jest 144 pełne. Ale... 136-7, no bo mam V-Sync w monitorze, nie? No to tam... To se ustawię i też nie będzie już, i będzie, ja będę miał trochę płynniej i w ogóle rzeczy. Czemu te kurwy miśki z 10 metrów zawsze potrafią machnąć łapą i kurde popsuć gracza? Czemu to tak jest? Dlaczego to tak jest? Ja się na przykład nie zgadzam, żeby to tak było. Mięsa to ja nie potrzebuję w sumie. Ale tłuszczyk. Dobra, i sobie kraftujemy teraz po drodze elegancko przy okazji paliwko. Koń! Dobra, zaraz go zaniosę do domu, kurde. Będzie ekstra koń jeden chociaż. Bo ostatnio, kurde, wyprowadzane były konie i nie wracały. Gdzieś jeszcze pewnie na jakiejś skale jest ten mój koń utknięty. I to nie jeden, bo jeszcze drugiego gdzieś potem widziałem. Także te konie sobie nie radzą niestety w terenie.
Nie, nie zabiłem, nie da się konia zabić. Nie da się w tej grze, wiesz, na tym serwerze. Tak, o, to robię i nic się nie dzieje. Mogę sobie go kroić. Koń z siodłem respi się po środku niczego i tak się stoi, no. Mogło być jak w Minecrafcie, nie? Że te siodła to trzeba sobie zrobić i osiodłać takiego konia, że dziko jak są, to chociaż, nie wiem, biegają czy coś takiego. I nie jest to tak, że wsiadasz po prostu i wistawio. Tylko trzeba go jakoś oswoić przez chwilę jeszcze najpierw czy coś. O, jednak trochę klatkuje na streamie. No dobra, nie jest źle. Mało pikseli, a to jest, to z tym nic nie zrobię akurat. Taka jakość, jaka jest teraz, jest najwyższa, jaka może być. Twitch by, kurde, ale to jest w sumie, nie wiem, dziwne, bo zarabiają tyle pieniędzy, ale to są takie kosmiczne kwoty, przy tym jakby standardowo za reklamy na Twitchu, to partner dostaje 30% tylko. Kurde. I taki bitrate jest, kurde, ciulaty, że ten, i to jeszcze też nie wszyscy w ogóle mają możliwość zmiany tych bitrate'ów, bo wiecie, jak ktoś jest nowy, zaczął streamowanie, nie jest tam towarzyszem ani partnerem, to w ogóle nie ma zmiany jakości u niego na streamie, nie? Także ten, no a taką kasę mają, że no nie wiem. Wydaje mi się, że ich stać by było na, kurde, infrastrukturę jakąś, która by w stanie była... aha, fajnie, że... kasztan! Kuźwa... utkłem. Nie mogus. Nie mogę wsiąść na tego konia. Aha. No to fajnie. Przytrzymać też nie mogę i ten... zabić tego konia też nie mogę. Och, well! Bardzo dobra gra. No, utknąłem, no i co zrobisz? Nic nie zrobisz, no. O nie, to był... nie, o nie, uciekło mi. Kurde. 3000! Jej! Kurde, zapomniałem, żeby ten korek zakręcić. Jak sobie leży. Jaju! Złoto wpływa do naszego skarbca, ja sir. Kartowałem rzeczy. Już sobie wypadło. Dobra. Fik. Dzięki za bitcy, Marcin. No i już nie jest, kurde. I już nie jest okrągła kwota. Dobra, no i 1200 złomu zdobyłem podczas tej małej wycieczki teraz. Także w sumie spoko. Dobra, Gagatek, zobacz, już mam 6 lampek dla ciebie. I to nie takie, że skraftowane, zrobione, tylko takie naturalne, bez GMO i w ogóle, wiesz. Takie są najlepsze. Bo skraftować to może każdy. A tylko nieliczni są, tak się frajerzą i słuchaj, zbierają i noszą, zamiast zmielić od razu na miejscu. Człowiek widmo podłoga zrobił resuba. Siemaneczko, dzięki za resuba. Dzień dobry, dobry wieczór, witam. Mlady.
Gdzie są ciuchy? Tutaj byli ciuszyści? Nie, czekaj. Tu. Kurtyczki. Kurtyczkę wrzucimy. Dalej pada w łazie. No nie, właśnie przestało padać na zewnątrz, w łazie też przestało padać. A potem to jeszcze parę takich zabiegów doszczelniających zrobiłem. I nawet, nie wiem, w sumie nie próbowałem jeszcze. Mogłem w sumie wziąć węża i go polać po prostu, zobaczyć jeszcze gdzie leci. Ale... Id podłoga Daki, dzięki za suba, dzień dobry. Dziękuję za subskrypcję. Robię milion... No, jest! O kurde, ale się walki z... robię... Co 10 minut jest 30 sekund reklamy, jakoś coś takiego. To jest teraz minimum absolutne, które jest wymagane do tego, żeby mi zwiększyli do 55% stawki za reklamy. Coś jakoś, nie wiem, podział udziału w przychodach. To teraz zamiast 30% mam 55%. To jest... Barter. 110 zł. Na kasztana. Dzięki, bo akurat się chciałem wysmarkać. No potrzebowałem jakiegoś... wiesz... jakiegoś przerywnika. Dzięki za donata, Barterbli. Na kasztana. Teraz nie wiem, o co chodzi. Na kasztelana. Na kasztana. Czemu na kasztana? Co? O konia, a! Nie lubię go. Zablokował mnie. Kurde. Przygniótł mnie swoim cielskiem i w ogóle rzeczy. Dobra. Kurczę. Kurczę, nie wiem co robić. Co robimy? Coś z automatyką magazynu miałem zrobić ewentualnie. Tylko czy ja wiem? Przetapianie jest automatyczne już. Tylko z tymi rurami coś bym jeszcze pokombinował ewentualnie. Bo w sumie... Czemu nie? Dach hotelu na kamień... Ale on jest kamienny chyba. Kriegs. Ja bym uważał na tego konia. A co tam nie tak z koniem? Przy parkowaniu bym uważał. On lubi przygniatać użytkowników. Rozumiem, więc to tak. A! Wysiadł jakoś. Jakoś mu się udało. Okej, to ten, to ja idę. To poszedł. W ogóle 6 dni czas utrzymania został tutaj. Ja jestem ciekaw, co jest w skrzynce w tym. Tak właściwie. Aż pójdę zobaczyć, ej. Jak tutaj wygląda skrzyneczka. Kurde, pełna jest praktycznie. Dużo rzeczy tu już jest. Bardzo easy. Present moment.
wszystko udało. Stoi trzy osoby się patrzą w dziurę. Łubu dubu. Remont na mylinie. Wizję. No, nie wiem co to miało być. Dobry, cieszę się, że wróciłeś. Znowu czeka na materiały, ale UAZ. Kurde, no. Mówiłem, że w czerwcu będzie, nie? Kuźwa, już się powoli zaczyna kończyć. Zaczyna kończyć super, super zlepek. Dzięki za resuba. Kurde, co ja? Coś nie mam punktu zaczepienia. Co tutaj robić, kurde, w tym chruście w tej chwili? Co by zrobić? A to jest dach i z czego? Z drewna. Czemu jest z drewna w sumie? Update na walki z net. A Rudy to ma coś do roboty, czy się będzie kręcić jak gówno w przeremlu wokół? Kurde. Helka i lądowisko. Po co? Lądowisko, w sumie ja nie wiem, czy tu jest jakoś znerfione coś, że tutaj się mniej psują helikoptery takie zostawione samopas, a Kowadis dalej śpi? Jo, chyba już nie wchodził w ogóle tutaj, nie wiem. No. Nie wiem, co tu się stało, że został kawałeczek dachu. Taki niedokończony. Domek na 5 pięter. Tam jest chyba coś dużego. Znaczy ja wiem, czy to jest aż 5 pięter. Co prawda średnio może pasuje do wioski rybackiej czy coś. Przecież ten hotel też średnio pasuje do wioski rybackiej. Chyba że chodzi o ten wiatrak, furfrok tutaj, nie wiem. Czy tam jest w ogóle drzewo w tym wiatraku? Furfrok, uroczo. No i łazi i rzuca jakieś rzeczy, kurde, wydupiaj. Coś bym, kurde, może zbudował rzeczywiście, ale no nie wiem, nie wiem co. Nie wiem. Kurde, może se autko pójdę jakieś, kurde, obczaić, tak właściwie, o, w sumie. Bo jeszcze nie miałem, łaza. Herbaciarnie może? No właściwie.
Albo większą farmę. No. Dobra, bo to trzeba... Dobra, o, już wiem. Zrobię w ogóle ten... kurde. Tylko nie wiem, czy drewno czasem nie było do tego potrzebne. Stół taki, ten warsztatowy poziomu trzeciego, tutaj sobie postawię w ogóle. Tylko prawdopodobnie potrzeba było też do niego pełno drewna. Czy nie? Nie. Dobra. Czemu te teksty są w pionie? Z jakiego powodu? Kuźwa. Ale wygłodzony w ogóle, halo. Nie, czekaj, miałem gdzieś ryby. Miałem gdzieś ryby, nie? Nie leży tam jakaś szczylba. Po co? Ja ostatnio pozbierałem właśnie rybki i teraz je piekę. Mięso, to dziwnie wygląda ugotowane mięso w tych pułapkach. Dobra. Na razie styknie. Dobra, i mamy tutaj to. Ja sobie to tam postawię. Albo może tu postawię. Będę tu mógł przejść jeszcze w ogóle. Możliwe, że będę... O, dobra, da się przejść. Trochę tutaj może zawadza narożniczek, ale... Nie ma dramatu. Dobra. Robimy zatem, kurde, części do wozu. Gaźnik, słuchajcie, wybiera. Taki sobie zrobimy. Tłoki, ja nie wiem, chyba ze 4. Świece też po 2 i zaworki też po 2. Jakoś coś takiego chyba było, nie? Ja tam dorzuciłem robaczki niedawno. Takie fajne, drżowniczki i w ogóle, kurde, rzeczy do tych pułapek. Dzisiaj lagów już ponoć nie ma. Naprawili. Cofnęli tę zmianę, którą ostatnio wprowadzili. Która zepsuła. Także ten... Na gówno też się złapią? Nie, to tylko wyborcy PiSu się... Znaczy, co? Kto, co? Nie, halo, miało być bez tego. Na gówno się chyba nie łapią ryby akurat. Co? Nie wiem, coś mi uciekło. Gówno to ja tam zbieram czasem i wrzucam do kompostownika, ale kiedyś się pozbierałem, chyba tam były setki dosłownie tego nasrane pod tymi końmi. A teraz albo jest pusto, albo jest po jeden, po dwa, czy coś takiego, a w kompostowniku też jest pusto, nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, co się dzieje. Dobra, mam jakieś tam części. Paliwo jakieś by trzeba było też ewentualnie wziąć. Proszę bardzo. No i nie wiem, idę. Młotek jeszcze, żeby naprawić to. Auto. Metal jest taki... A ten zaawansowany nie jest metal, halo. Dobra, daj setkę. Tego tyle, złomu tyle. No to tam raczej powinno być ok. Powinno wystarczyć, dobra. Idę złapać jakiś autok. Drewna w sumie nie mam, no dobra, czekaj, bo właśnie z drewnem jest kłopot. Ja czekam na jagódki, żeby mieć herbatę drewna i po prostu raz pójść i przynieść tyle drewna, że wiesz, że aż będzie za dużo, ale dobra, wezmę póki co piłę. Coś tam se utnę, no ale tak, jak wiecie, tak bez przekonania, to jeszcze nie jest moment z herbatką. Ktoś dzwoni. A tu jakiś kościół na górce jest. A to jest to. Pajac. Pajac, no.
A może wieżyczka? Właściwie to nie wiem, co to było. Coś tam pikało. Albo jakiś nadajnik, albo coś. Teraz już to jest etap, że się ludziom nudzi i teraz siedzą tutaj i albo się kręcą wokół mnie, albo wiesz, ktoś schodzi i strzela. Albo, nie wiem, jakieś potem alarmy zaraz będą podrzucali, pikające, czy coś takiego, różne takie kuźwa tematy. Może ja taką baterię gdzieś tam szczelę do oświetlenia nocnego, albo jakąś większą i tam coś jeszcze podłubię po tej, po jednej stronie chociaż. Bo na razie ten mały akumulatorek jest wykorzystany w 100%. Można by coś było... Znowu kościół? Kościół pod wezwaniem Kurczakowa. O! Ciekawe. Duże ilości naraz kościołów. No i się zjedzicie drzewa, no. Ale tego leci, a jeszcze z herbatką. O jest, o Jezu, ale by było. Dobra, to jeszcze jednego ścieża zetnę i na razie będzie, bo nie chcę mi się teraz chodzić i ścinać. Potem sobie właśnie weźmie jakieś auto, bagażniczek i se natnę, kurde, tyle drewna, że... Nie będę miał co z nim zrobić już do końca z tego, do końca onego wipe'a. O, leży pan w niebieskiej gumie. Coś tu się wydarzyło, że pan leży. Pan scientist. Udusił pewno. Gorąco jest, to mu tam zabrakło powietrza, luftu w tym, kurde, się ugotował chłop. Pewnie tak było, a te strzały wcześniej to takie echo było po prostu, bo asfalt pęka na takim gorącym tym i takie są właśnie dźwięki, jakby strzelało. No. Dobra, tu jest jakiś autok, ale jakiś krótszy, dłuższy. Na trzy moduły chyba, nie? No taki średni bym powiedział. No i opancerzony, to się nawet tym dupiato będzie jechało teraz. To takiego to ja nie chcę, może jeszcze coś znajdę innego. Ale no w razie czego tutaj leży w rowie. Jak w niedzielę rano bawaryczka, kurwa. Po drodze z remizy, gdzieś w rowie wyjebana i zostawiona. Ja w sumie jak kiedyś jechałem do Krokieta tam na tę taką imprezę, powiedzmy, spotkanie, to akurat jak tam jechałem, nie wiem co było, nie pamiętam pory dnia już nawet, wymazuję to z pamięci w ogóle. Taka kurde nieprzyjemna sytuacja, żeby ludzi spotkać w prawdziwości, poznać i w ogóle. Brrr! Kurde, aż mam dreszcze normalnie. No, w każdym razie... Normalnie taki właśnie był motyw, że był winkiel drogi, jakiś taki kawałek pola i tam na tym polu auto takie, widać, że się chyba turlało, beczkę zrobiło i takie rozjebane na środku pola stało. Kurde, nie wiem co tam się wydarzyło, ale grubo było.
Krokiet, kurde, a ja też bym coś zjadł właśnie, taką sałateczkę dzisiaj zjadłem z jakimś tam kurczaczkiem i tego, ale mało jakoś. Jeszcze dzisiaj zaś na dworzu chwilę byłem, łaziłem, jest taki gorąc, tak mnie kurde zmemłało. Niby nie jakoś specjalnie po słońcu bezpośrednio. Raz tam byłem wcześniej w paczkomacie odebrać zaworek iglicowy z jakimś kuźwa Witon. Jakieś kuźwa materiały, nie mam pojęcia, z głębin PRL-u wyciągnięte. Kurde, nie. Ciepło. Jeszcze jak betonoza jest jakaś, na tej betonozie dokładnie jak na patelni. W herę drzewa. Tościka se zrób na szybko, kurde. Do pieksanach. Ja, czy ja mam takiego, taki toster w sumie, to tam wiesz, że takie trójkąciki wychodzą z tego, to tam chleba wrzucić, jakiś tam kawałek serka, jakąś szyneczkę i też jest taki tościk. Ale to, nie wiem, ale kurde, jak tak teraz o tym myślę, chyba nie mam chleba tostowego. Kurde. Czy no, nie toster, tylko opiekacz w sumie to się u nas nazywa. Toster to się tak wrzuca od góry i potem on robi taki bzdring i wszyscy zawału dostają, którzy stoją wokół tego tostera, bo nigdy nie wiadomo, kiedy to wystrzeli. Zlot mężów. Gdzie iść? Gdzie może być autok bardziej? Może być zwykły chleb, może być i kuźwa bułka, no to z czegokolwiek, gdyby tam przypiecze trochę, nie? Tylko, że tostowy jest najmniej problematyczny, bo tylko bierzesz taką kromeczkę, kurde, wrzucasz i gotowe. Nie trzeba ani tego przecinać, ani nic. Jest taki mięciutki, więc się to ładnie zamknie. Kseruk, dzięki za resuba, 16 miesięcy. To całkiem sporo miesięcy, no. W sumie, o, ej, zupka chińska też jest okej. Okay. A ja tak je zawsze prawie na sucho jem. Ja tak wody wlewam minimalnie, że ona nie pływa tak w tej wodzie, ale jest taka no mokra i jakby, wiecie, nie na sucho, nie chrupię tym makaronem, tylko se tak właśnie zalewam wrzątkiem, ale tak właśnie mało. Kurde, i tak teraz, no nie, jeszcze coś o piwie zaczął mówić. Ja pierdzielę, ale wydupiaj, z takim tematem to wiesz, tam są drzwi. Kurde. Mogę się wziąć do... Rudy! Rudy! Nie. Weź się tak przed... Hopie, bo ciebie tu wszędzie jest pełno. Hamuj. Hamuluj. Każda pora jest dobra na piwsko. Kurde. Bym se zjadł i bym se takiego browarka, takiego kurde. O, możemy tak mówić, nie? Bo jest w sumie live dla pełnoletnich. Napiłbym się piwa. Takiego z alkoholem. O! Takiego lekko schłodzonego. Nie takiego całkiem zimnego, takiej pizgawy z lodówki, co mrozi ci kurde rękę jak trzymasz. Bo to też nie do końca jest zdrowe, jak jest taki hyc i w ogóle. Jak się jest takim rozgrzanym, młodym mężczyzną, jak ja teraz, jak pół dnia spędziłem na dworzu, w sumie nie w słońcu, ale no, tego, to tak nie wolno takiego, wiecie, zimnego se wlewać do gęby od razu, to tak niekoniecznie, ale też ciepłe to też tak niekoniecznie, no jeszcze gorzej. No, ale takie lekko schłodzone, takie kurde. Kurde. Ja już nie chcę tych reklam. O! Widzisz, jakie zmiany? Jaką reklamozę odpaliłem? Jak normalny streamer. Kurde, już normalnie to streamerzy, jak tylko się pojawia jakaś taka okazja, tylko coś tam Twitch dodaje, to od razu, wiesz, byleby ten.
A ja chyba z 2 miesiące, no raz, że nie streamowałem tam jakiś czas, to kurde, się opierałem przed włączeniem tego, tam, tej reklamozy. A teraz jest minimalna, co prawda, bo są tam 3 jakby poziomy, ale minimalna reklamoza, która mi pozwala na osiągnięcie większych procentów tam jakichś dzielenia się przychodami, coś tam, to jest 30 sekund reklam co 10 minut streama. Można też zrobić na przykład minutę reklam co 20 minut streama, ale ja nie wiem, co jest lepsze. Podpisałem pakt z diabłem. Dokładnie. Tylko że to chyba i tak nawet jeszcze nie działa od dzisiaj, tylko tam jakiś czas musi się to odpalić czy coś. Ile? A to jest minimalne, mówię ci, to jest minimum, jakie tylko pozwala na te zwiększone te przychody. Bo później jest chyba 6 minut reklam. Minuta reklam co 10 minut tego. No takie Polsat właśnie. Ale YouTube to samo, wszędzie jest teraz taka reklamoza. Mnie to tak wkurwia, ale no poddałem się i jakby wiesz, też uskuteczniam tę reklamozę. Kurde, ale to jest... Ach, jeszcze się dzisiaj spultałem, kurde, bo odbierałem paczkę w InPoście. I wiesz, no zawsze przychodzą te powiadomienia takie na telefon, że paczka do odebrania, coś takiego, nie? I jest super sprawa. No, a potem odebrałem i tak jakoś jeszcze chwilę później znowu mi coś tam dzwoni, znowu patrzę InPost, a tu patrzę, w ogóle taki, kurwa, taki rozkaz już, kup z dostawą coś tam przez aplikację, jakiś tam paczkomat, wiesz, że nie wiem, jedzenie do paczkomatu, wiesz, te sprawy, po prostu kup, już kurwa nie, że tam zobacz, tutaj może cię zainteresować coś tam, po prostu kup i chuj ci w dupę. I kurde, powiadomienie ci przychodzi normalnie, reklama na telefon od InPostu, no niech cię pierdolą, kurde, wszyscy z tym, ach. Jedziesz samochodem, mijasz, kurde, taką reklamozę, taką billboardozę wszędzie, że po prostu aż oczy żygają po prostu tym wszystkim. Wszędzie też kup zrób. Słuchasz radia, też kurde, kup zrób tutaj, środek swędzi cię tutaj, piecze cię, kurde, słuchaj, w kroku wypróbuj naszego super środka, coś tam, wiesz. Kurde, i no, ach, matkę. Potem włączasz, relaksujesz się, włączasz sobie YouTube'ka, włączasz sobie telewizor, reklamy! Film trwa 10 minut, co 20, co 2 minuty jest reklama, która trwa minutę. Musisz pomijać i tego, albo będziesz płacić w 10 różnych miejscach, żeby tych reklam nie było. No i tak się nie pozbędziesz wszystkich. Taka reklamoza po prostu, kurde. Ja nie wiem, próbuję sobie jakoś przypomnieć jeden moment w życiu, w którym zobaczyłem albo usłyszałem jakąś reklamę i stwierdziłem, o, muszę iść to kupić. Po prostu, kurde, no jakoś nie kojarzę takiego motywu, nie? Madge. Ja nosika nie używam, ale fajnie to brzmi. Ja czasem jak mam już taki madge na twarzy, jak oglądam sobie film na YouTubie, już mi czwarty raz, słuchaj, jakaś się reklama pokazuje, której się nie da pominąć i która trwa 30 sekund. Ja tak kurwa siedzę i tak po prostu, ja pierdolę, specjalnie zapamiętam tej waszą jebaną reklamę, żeby tego waszego gównianego produktu do chuja wafla nie kupić. I siedzę i taki madgę po prostu mam na twarzy, idealny, wiesz. Zimno jest. A ja jestem na zimie. I tak na środku tej zimy, tak troszkę. I jest noc, i jest minus 18, i... Kurde. Nie mam się nawet w co ubrać, ani nic. Ja sobie może już tak na wszelki wypadek zrobię ognisko. A dobra, idę dalej. Co może pójść nie tak? Albo sobie tu wsiądę w jakiś pociąg i szybko stąd zbombię. O. U-block. No ale czy te reklamy ci wyłączy, wiesz, w radiu, jak słuchasz sobie antyradyjka w samochodzie na przykład, jak sobie jedziesz przez miasto i mijasz te kurwa reklamozę co rusz. To, że się w jednym miejscu tego pozbędziesz, to jest już problem cywilizacyjny, ta reklamoza po prostu. Nie, że se adblocka zainstalujesz i kurde, i nie ma. Madge. No mam Spotify'a w samochodzie, ale
Nie zawsze jest, wiesz, czas, jak już jedziesz, to tam grzebać jakiś playlist szukać i czegoś, albo sobie wcześniej przygotowywać mi się nie chce nigdy. No, Antyradio jest fajnie, fajnie tam grają, można się obśmiać, jak tam są te jakieś, te czułe dranie, jak lecą jakieś, wiecie, te audycje czy coś takiego. To fajny kontencik tam produkują. No, ale potem, no to w każdym radiu już taka reklamoza jest, kurde. W ogóle bawi mnie trochę to, że jest Antyradio jakby jakiś, wiecie, najlepszy rok i te sprawy. I tam po prostu potrafią reklamy takie, nie wiem, czy reklamodawcy totalnie mają w dupie, gdzie te reklamy wysyłają, czy coś, ale leci taki perfidny Zenon Martyniuk po prostu. Wiecie, taka nutka, takie coś tam, o kurwa, kup zrób, oczy zielone, kurwa, kup zrób. Takie jakieś, kurwa. I to i w Antyradio, nie? Słuchacze na pewno słuchając takie reklamy, o kurwa, idę kupić. To jest, przemawia do mnie ta reklama. Dobra, ognisko zrobiłem, ale dobra, idziemy, słuchajcie, jedziemy. Rozbiorę się jeszcze bardziej, bo mi jest za ciepło. Gdzie tu jest paliwo? Tu jest paliwo. Dobra, czy pełnego może nie, bez przesady, ale... Ciekawe, czy jak wsiądę do lokomotywy i ją odpalę, to się to jakoś nagrzeje, czy coś? Minus 24, nie bardzo. Dobra, jedziemy do tyłu generalnie. Nie wiem, co ja tam dupnę zaraz. Mi gadanie nie przeszkadza w radiu, jak gadają fajnie. I właśnie na Antyradiu gadają fajnie. Podoba mi się. Chyba może oprócz Śląski Magiel mnie tylko irytuje, bo jest w niedzielę wieczorem. I kurde... O takiej godzinie typu tam chyba od 20 czy od 21 jest i to wtedy, no, siedzę sobie, nie wiem, coś tam dłubię i kurde, i słucham, jak jakaś babka rozmawia z jakimś, kurde, zastępcy marszałka województwa śląskiego, jak opowiada przez 15 minut, że otwierają nowy plac zabaw w Siemianowicach Śląskich czy coś takiego. Chuj mnie to interesuje! W herę muzyka. Że reklamy są o pełnych godzinach. Za pół roku ludzie, wiesz, nazbierają widowni i będą powoli zwiększać ilość reklam, bo ktoś spojrzy w tabelki i stwierdzi, że można na tym zarobić więcej. Trzeba skorzystać. Mlem. He, muzykę z Vice City. Mnie to wkurza jeżdżenie w nocy po pustym mieście. Puste miasto to też, kurde, nie wiem, jazda jest taka, nie wiem w sumie jaka. Bo jak jest pusto na drogach, to aż korci, żeby trochę szybciej jechać, nie? I tak się łapie, że czasami jakby, kolega mówił, że czasami się łapie na tym, prawda, tego... że jakby zapomina, że już nie ma tej 60 w nocy i wiecie, i przekracza prędkość, jeździ tam powiedzmy 60 na godzinę w nocy po pustym mieście. Tak jak to kiedyś było czy coś, bo wiecie, bo teraz już nie ma, że w nocy można 60 w zabudowanym, tylko że dalej jest, że 50. A jak jest tak pusto i cicho i ten, to aż tak jakoś, no aż tak jakoś no. Chill i spokojna jazda, kurde. No nie wiem, ja mi się jakoś tak mam wrażenie, że się strasznie snuje wtedy, bo nie ma, wiesz, aut, jak jest normalny ruch gdzieś tam w mieście, to jakby, no, tak się jeździ po prostu, jak się jeździ i wszyscy tak jeżdżą tak samo i jakbyś tak, wiesz, nie myślisz w ogóle nad tym. Czemu ja chodzę po torach, jakbym pociągu szukał? No, ja miałem aut szukać. No, w każdym razie jakoś tak, tak się skupiasz wtedy na tym, że jest tak pusto i tak powoli się jedzie. I tak powoli, i tak przed tobą jest tak pusto, i tak nic nie ma, i tak jedziesz. I zanim dojedziesz do tego miejsca, w które patrzysz, to mija tak dużo czasu. I jakoś tak, nie wiem, potem patrzysz na licznik, a tam ups, 60 na godzinę, ups!
Trzeba zwolnić, kurde, przypał, to już tak nie jest jak było kiedyś, że można, no, już nie, o kurwa. Te! Patrzcie, patrzcie jak dostał. Patrzcie jak zebrał gnojek. Gdzie się chowasz? Kurde, balans. Ja idę, minding my own business, a ten mnie, kurde, szczylo gdzieś zza pleców. To jest gagatek jeden, kurde. Madge. U mnie stoją w mieście i gdzieś tam na tym. Mają takie miejsca, jak jest... Ja już kiedyś pokazywałem to na streamie nawet. Jest taka ulica między Rybnikiem a Żorami w Gotardowicach koło lotnisku. Szeroka, prosta, trzy pasy ruchu. W sensie w ogóle, łącznie trzy pasy ruchu. Dwa w jedną, jeden w drugą. Tam jeszcze, wiecie, no nie ma żadnych zjazdów jakichś do posesji za bardzo. No wypisz, wymaluj jak w terenie niezabudowanym wręcz. A tam psikus, bo jest 50 i tam tak często stoją. Sam tam kiedyś mandat dostałem, bo jechałem jak wszyscy, kurde. I mnie tam łapnęli i mandacik tego, dzień dobry, taką skarboneczkę. I takich miejsc, właśnie takich skarbonek jest pełno. No tak wyjeżdżasz, wjeżdżasz do lasu i myślisz, że już jest jakiś niezabudowany czy coś, jest tak pusto, prosto, gładko i szeroko i se tak jakoś tak się szybciej trochę jedzie czasem, nie? A tam zaraz taka ładnie zbudowana, słuchaj, zatoczka, takie wygodne miejsce na, dla patrolu zrobione specjalnie i myk, mandacik. No, a jeszcze niedawno zrobili taki bardzo zabawny buspas w centrum samym. Nie, jeszcze tam ich co prawda nie widziałem, ale nie wiem, czy tam jakieś kamery nie postawili gdzieś czy coś takiego. Kurwa, buspas ma chyba 50 metrów długości i jak się zjeżdża z ronda, to trzeba zjechać od razu na lewy pas, bo prawy pas jest buspasem, który ma 50 metrów i kiedyś nie był buspasem. Tylko zrobili na żółto wszystko, pomalowali, a chuj ci w dupę, jest buspas. Idziesz na prawo, to raz, wuuu, mandat. Nie wiem, po chuj ten buspas, tam nawet przystanku żadnego nie ma nigdzie, żeby to miało sens. Po prostu se zrobili, bo tak. Tu jest jakiś malczan, ale to ja nie potrzebuję. Coś troszkę większego. Chyba, że se to wezmę i se będę jechał. Ale naprawiać to nie, chce mi się tracić teraz. Bruch pas. Pokazać wam ten buspas, kurde, to jest hicior. Czekaj. Mapy. Uwaga, kącik, kurde, Google Maps. Gdzie to było? To było tutaj koło... o, budowlanych, dobra. Satelita. Dobra, jest satelita. Słuchajcie, uwaga i odpalamy myk, geogeser. Tutaj jest rondo Mazamet i zjeżdżamy sobie z ronda i teraz tutaj, nie? Jest takie coś, są dwa pasy. Nie wiem czemu są dwa pasy, bo rondo ma jakby jeden. Jest takie dosyć szerokie, ale ma jeden pas i jak ktoś tu pojedzie jakby po dwupasmo, to masz na bank kolizję. I tu jest zjazd z tego ronda i są dwa pasy, nie? I lewy widać, że się zaraz kończy i wbija się na prawy. Możliwe, że to pokazywałem, a niektórzy nie widzieli, a to jest tak, to dalej tam jest i jest po prostu coś pięknego. Ta dupa niewydzielone, mówię, pojedź jak po dwóch pasach niewydzielonych, to na 100% masz kolizję. I policja, i bagiety, i się potem kłócisz przez dwie godziny z typem, który mówi ci, że nie ma pasów namalowanych i jeden pas spierdalaj. No, mieszczą się dwa, no ale mówię, tu jest pełno takich szerokich rond, gdzie spokojnie mogliby nawet jakąś turbinówę strzelić, to nie, to jest jeden... No, mniejsza z tym. Się irytuje, jak już o tych rondach mówię, że nie ma turbinowych, a mogłyby być jakieś. W każdym razie zjazd z ronda, niby dwa pasy. Oczywiście zawsze używany tylko prawy, lewy to właściwie tam się tylko kurzy, widać zresztą. I teraz zrobili tak, że to jest buspas, ten prawy pas tutaj. Tam te strzałki są przekreślone na żółto, ale są namalowane tutaj. Na tym prawym, że jakby lewy pas jest teraz główny, taki publiczny i on się nie kończy, tylko ten się kończy, a tutaj jest napisane bus, 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 jest też tutaj oznakowanie pionowe, tutaj, tutaj, także wszystko na legalu.
Tylko nie wiem, po chuj! Bo tutaj kuźwa nie ma ani przystanku, ani nic. No zobacz, zjeżdżamy z ronda. I tyle. I tu się to kończy. Tutaj teraz mówię, to jest przekreślone. Tutaj są kreski namalowane, że jakby ten pas się kończy, ten bus pas. Tak, bus pas się kończy i wchodzi jakby w ten teraz lewy pas, który jest głównym. I to jest pokryklane tutaj na żółto. I... nie wiem. nie wiem. No zobacz, jakie to jest krótkie. Tu prawa strona to jest bus pas. Tu jest dworzec autobusowy. Ale... nie wiem. Ciekawe w sumie, ile to kosztowało wszystko. Postawienie tego znaku. Jakieś badanie ruchu na pewno musieli przecież zrobić, nie? Czy coś takiego. Tam nie ma ruchu właściwie za bardzo nigdy dużego. Ani... no, nie potrafię tego po prostu kompletnie... jakiegoś sensu do tego dopisać. Długo już tak. No jest już... dwa miesiące, trzy? Nie wiem. Jakby tam był przystanek gdzieś po prawej, jakby to miało gdzieś kontynuację przed rondem, za rondem, jakby tam był jakiś ruch większy, że rzeczywiście te autobusy tam jakoś coś... No kuźwa nie! Mi to ewidentnie wygląda na takie miejsce do łapania kierowców, którzy po prostu się zagapili, albo jadą po staremu, albo coś. I po prostu obok stoi zaraz gdzieś patrol policji i wiesz, lizarczek, a dzień dobry, a pan to się tutaj jako autobus hehe identyfikuje, wiesz, coś takiego. No po prostu nie widzę kompletnie żadnego innego wytłumaczenia. A u nas są takie miejsca właśnie w mieście, gdzieś tam na wylotach, gdzie jest taki niby niezabudowany, ale wiesz, normalnie 50 tam, bo nie ma znaku, że jest niezabudowany, a może kiedyś był, ale już nie ma, czy coś. I takie zatoczki wygodne, fajne, że tam stoją bardzo często z radarkiem. No to może i tutaj jest sobie, wiesz... nie wiem, jakie teraz są mandaty za jazdę bus pasem. Może jakieś bardziej wartościowe. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, o co chodzi z tym kuźwa bus pasem. Ale tak... takiego miałem zonka. Takiego miałem chmmgę, jak tamten. Ja oczywiście pierwszy raz się przyznam, że pojechałem, kurde, tym bus pasem. Bo się go tam zupełnie nie spodziewałem. I wiecie, tak zjeżdżam na ten prawy, zauważyłem te znaki oczywiście i tak dchuch. Miałem ten taki, wiecie, emotkę na twarzy. Pojechałem tam potem aż drugi raz, żeby się upewnić, czy aby dobrze widziałem. I dobrze widziałem. Pojechałem już lewą stroną. I potem jeszcze jak tak parę dni tamtędy jeździłem, aha, i wtedy jak pojechałem lewą stroną, to oczywiście byłem jedyny chyba, bo to jakoś świeżo powstało i kompletnie nikt się do tego nie stosował tam. I potem jeszcze tak jeździłem parę dni tam i właśnie za każdym razem dojechałem sobie ładnie na lewy, bo ja już wiem, a oni nie wiedzą. I tego tak czekałem, czy będę mógł kogoś strąbić, wiecie, haha, i klaksonik, kurwa, ale akurat nie. Tam jest też, no to nie, właśnie też to bez sensu, bo nawet jak ktoś tam na tym prawym jest, to tempo jazdy jest takie samo, że to jakby jest tak krótki odcinek, że się nie da tam nic wykombinować, że tak powiem. No po prostu bez sensu. Działa klakson, tak. Tylko no nie było okazji, no. Niestety. Bo jak ktoś tam skręcił w prawo, pojechał, no to też na rondzie, no nie byłem koło niego, tylko gdzieś tam za nim albo przed nim, no to i tak jakby, wiesz... no. A teraz już nie, teraz tam już jak parę razy jeździłem, to już jakby wszyscy tam na te lewy zjeżdżają, chyba że jakieś obce blachy, to też ma takiego, kurde, niespodziewajka tam. Dobra, gdzie ja jestem w ogóle? Zaraz całą mapę dookoła przejdę bez kitu i takie na razie dwa pojazdy tylko były. Ale dobrze, dobrze, dobrze. Jednego pasa zrobić, bo... no, były zawsze dwa, z tym, że ten lewy to był tylko tak dla piców w sumie, bo... właśnie też jest parę takich rond w Rybniku, że jest jeden pas na rondzie, no niby byłyby dwa, bo jest szeroko dosyć, ale mówię, pojedziesz tak, jakby były dwa niewyznaczone zgodnie z przepisami, to na bank masz jakąś kolizję, bo ktoś ten... albo chociaż cię ktoś strąbi, bo nie wiedział, dlaczego ty się przytuliłeś do prawej krawędzi. O co chodzi? Wiesz...
Buspas to... Ja nie wiem, czy to nie jest przypadkiem jedyny buspas w mieście w ogóle. W tamtym miejscu, co pokazywałem. Czy są gdzieś jeszcze buspasy? Nie ma chyba, kurde. Nie wiem. Szczerze mówiąc. Suspas. Może tak się wiecie, może chcieli tak zdjęcie jakieś mieć do jakiegoś portfolio, nie wiem, drogowców, że zrobiliśmy w mieście, mamy buspasy. No i musieli jakieś zdjęcie rzeczywiście z tego miasta, wiecie, wrzucić. No to zrobili buspas, kuźwa, który ma 50 metrów i jest potrzebny zupełnie do niczego. No ale jest. Może jakiś był wymóg, dokładnie, jakiś unijny, że damy wam hajs na elektryczne autobusy pod warunkiem, że macie buspas, przynajmniej jeden. O. Jest? Jest. Day. No nie wiem. Zabawna sytuacja. Coś autoków nie ma w ogóle żadnych. No, 50, liczy się sztuka pewnie, czy coś. O, latareczka, przyda się. Latareczka, bo jeszcze nie mam jej wybadanej w ogóle. Nie mogł z tego hit. A ja może nie mogł sa narysować w ogóle. Kurde, tylko nie wiem gdzie, bo tego mi szkoda trochę. Może to właśnie skasuje, kurde. Tylko muszę sobie ten... Czekaj, jak to wyglądało, to był ten taki... Wrzucę aż takiego niemogusa. Dobra, malujemy niemogus. Oj, czekaj, bo jest ta Helena leci, muszę się tu schować. Tak na wszelki wypadek. Dobra, zamiast tego alarmowo. Hit niech zostanie w takim razie. Hit. I teraz tak. Teraz tak. Tutaj jest, powiedzmy, środek taki ciemniejszy. Który mnie rozprasza, ten kurde helikopter. Środek taki ciemniejszy. Tutaj będzie kosteczka, taka wystająca. Ona tak sobie wystaje tutaj, dobra, taka kosteczka jest. Potem jest czerwony, bo to jest czerwony amogus. Tutaj ma tak, kurde, najpierw czerwony, a potem kosteczkę. Trochę za grube to czerwone. Tu jest taki dynks, tutaj ma plecaczek. I ten plecaczek jest taki jaśniejszy troszeczkę. Na górze jeszcze. O, taki jest plecaczek. Plecaczek. Tylko tutaj ten środek. Troszkę więcej tego środka. Uj, nie taki ciemny. Tego środka troszkę więcej. O. I ta kosteczka teraz jeszcze. Tu i tutaj tak wystaje, i tutaj tak wystaje. Dobra. No i teraz robimy, słuchajcie, kontur taki. Czy cieńszy? Taki grubszy może być. Czemu ja sobie tak w ogóle zooma nie zrobię jakiegoś ciut większego? Cyk.
Tak. Myk. Ups. Tam drobne korekty trzeba będzie dokonać. Tutaj ma łapkę czy tam nóżkę. I tutaj ma plecaczek jakoś taki, nie? O, nie wiem. Podobny do tego leżącego niemogusa? Taki, nie wiem. Nie mogus. Dobra, ładnie. Dobra, idę. Czemu w ogóle na pustyni słychać żaby? Albo co to jest, nie wiem. Napis na odpierdol. A to ten mi ładnie wyszedł. Chociaż nie wiem. Nie ma gdzie. Nie ma alarmowo już. Już, słuchaj, wracamy do bazy. Nie ma alarmowo. Nie ma też pojazdu, a przepraszam akurat, halo, jest chyba na 3 moduły z silnikami dwoma. Góry! Kurde, nie wiem, czy taki, czy jeszcze gdzieś pójść. Kurde. Nie mam nawet części, żeby to wszystko tam utegować. Stoi tutaj coś jeszcze gdzieś. Mi się średnio podoba. Tam coś jeszcze stoi. O, widzę. Tam gdzieś z przodu jest jeszcze jeden jakiś. Też chyba trójka. Zobaczymy tam. Tak, widziałem film z tnącego się Rasta. Ale mówię, najzabawniej to wyglądało kiedyś, jak właśnie widziałem, to chyba Anycul była w hotelu moim w Raście. Chodziła tak właśnie od ściany do ściany. I to taka widać było, że taka precyzja, że dochodzi na wprost do ściany, obraca się tak powolutku i potem znowu tak idzie, zatrzymuje się i tak znowu się obraca powolutku. To tak jak tak chodziłem właśnie wczoraj. No, ale już nareperowali, jest dobrze. Jest zajebiście. Nie wiem, co zmienili. Znaczy, wcześniej co zmienili, że się zepsuło. Bo teraz cofnęli te zmiany i się naprawiło, lul. Recycler. No, sami nie wiedzą, co zepsuli. Właśnie widziałem, że cofają zmiany na czas, żeby doszli do tego, o co chodzi. Kurde, 25 stopni w pokoju. Znowu jest ten czas, że mam hica w pokoju, kurde. Kiedyś może będę obrzydliwie bogaty, że będę sobie mógł zamontować klimatyzację na przykład. O! I będę miał 17 stopni, tak jak przeciętny właściciel klimatyzacji. Jak już ma, to ustawia temperaturę na tak. Znaczy w sumie na nie. Nie, ja bym se schodził tak do 21,5, tak do 22.
To by mi wystarczyło. Dobra, nie, już nie zbieram, bo tam jest auto, które chyba biorę. Bo już ileż można szukać. To jest trójka, co prawda z kabinką, ja nie potrzebuję kabiny. O, a tutaj jest jakiś pikapik w ogóle. Taki śmieszny. Że takiego sobie wezmę po prostu. Dobra. He? Recently damaged? Co jest? Ło! Ziemokatar. No to tak jest właśnie, jak się ustawia klimę, wiesz, na 17 stopni. Ponoć w biurach to jest plaga. Że jest klima w biurze i po prostu jakaś osoba ustawia na 17 stopni czy tam ileś, a reszta po prostu tam zamarza. Linki do shotów? Nie wolno. Żadnego linkacza nie wrzucisz, grubie. Kurde, wrzuciłem 800 paliwa i dalej jest rezerwa. Ja pierdzielę. W sumie w łazie mam podobną sytuację, bo jest cały bak, pełny bak, a nowy jest bak, pełny bak, a pływak, który też jest nowy, pokazuje, że jest pół. Kurde, i czasem podskakuje jakoś, że jest, kurde, w ogóle full! Że poza skalę wchodzi praktycznie, albo tam gdzieś się miota, tam gdzieś przy końcu skali. Czasami spada tak do tej połówki, nie wiem o co chodzi. Muszę to rozebrać, zobaczyć. Kamyk074, dzięki za resuba, dzień dobry wieczór. Dobry wieczór! Kto to zawitał, kurde? Tutaj. Co ma? Głazik? Czekaj, gdzie jest ten zrzut? Ściep. Tam jest. Ej, to kamyk może jeszcze nie wiedzieć. Może chyba. O, a tu jest z bagażnikiem, ale malutki. Gdzie ten zrzut jest? Tu zaraz będzie. A tutaj. Tu teraz jak w ogóle jakiś złom stoi wszędzie. O, ale to. To mi się podoba. I o to chodzi. I o to chodzi. Kurde, i też jest zepsute niedawno. Czekaj, co? Czemu to się nie... Bre. Jadę, bierę! Czelam! Karabinki! Brzmiało jak misio. Nie wiem w sumie. Kurde, Kalek i Kocyk mają takie same niki, też są teraz subami i mi się teraz myli i podobne numerki jeszcze mają. Jest Kocyk 74 i Kamyk 074. Weźcie sobie kolor zmieńcie czy coś. Oj. Co? Jajco. A to on, wiesz, czy nie, on wie, czy nie wie? W sumie. Jak to jest? Czy Kamyk wie? Bo on też się chyba dorzucał, nie? Kiedyś. Bo jeszcze nie wszyscy wiedzą. Nie wie? Kurde. A może wie, ale się nie chce przyznać. Może udaje, że nie wie.
jest taka opcja, nie? Że kiedyś coś się dorzuciłeś. Ej, kojarzycie coś? Czy Kamyk jakiegoś donata kiedyś dał w ogóle? Ja tak teraz widzę, że on zasubował, ale nie wiem, czy już jakiegoś donata kiedyś dał, jakiegoś jednego chociaż, nie? Czy coś, kurde? Nie wiem. Nie wiem, coś kojarzę chyba, nie? Ale... Kurde, nie pamiętam. Wiecie, pamięć już nie ta chyba i nie wiem. A tutaj tyle osób, takie donaty, wiecie, daje, że tam się, kurde, potem wszystko jakieś tak... Nie, 3 złote było? Może, kurde, może było chyba z 3 złote, no. Kurde, mogło być. Jakiś no-name jestem, no chyba, tak, no taki kam, no to taki standardowy nick, powiedzmy, nie, to tak... Nie, to jakiś random chyba, no dobra, nie, no to mi się coś, musiało mi się pomylić z kimś chyba. Kurde. Nie wiem, o co chodzi, bredzę. Od kiedy ja sobie... Aha, Jezu, bo ja tego zmieniłem na tym... Było 73 kamyków. No. Ale bo właśnie był jakiś taki podobny numer, a potem chyba 75? Też coś, nie? A potem zamiast kamyk to jakiś głazik. Nie wiem, jakaś geologia tutaj chyba coś tego. Kółko geologiczne, nie wiem. Nazwę się Granitek 69. Ach, kurde. Łupek 16. A cóż to za garagę? Co mnie tu szczylo znowu? Co jest? Dojeżdżamy wszędzie, zawsze, o każdej godzinie, otwarte 24/7, Viper Taxi. Jakie neony, kurde. Sprzedaż lamp, baterii, głośników, telefonów, lodówek, piekarników, filtrów, pomp i wielu innych sprzętów. Sklep elektryczny Foton, otwarte, zapraszamy. Kurde, jaki Januszek, jakie neony. A tu są rzeczywiście jakieś te automaty czy coś? Nie ma, suzgę. Kurde, jeszcze nie ma. A otwarte zapraszamy. I zacznę od dachu. Dachu? A skąd takie drzwi? Halo? Nie wiem, ale fajne w sumie. Może po prostu skin jest, nie wiem. To patrzcie, jak kłamie. Już jeszcze pusto, na razie nic nie ma, a już ten. Kurczę. Już otwarte, zapraszamy niby. Tu jakiś w ogóle. Ej, robimy urbexy. Czas na urbex. Cześć, z tej strony rządny przypału. Dzisiaj tutaj zwiedzamy opuszczony, słuchajcie, wraście resztki jakiejś posiadłości, zamku, kurde, nie wiem, o co chodzi. Tutaj zjazd do garażu był czy coś, ale już widać, że się rozpadł. Tak, nie wiem, nie chce mi się. Po niemiecki. Kompleks po niemiecki połączony podziemnymi korytarzami z, kurde, Rize, wiecie, na Dolnym Śląsku, tam takie jest ten tutaj, depozyt złota pod fundamentem szukany był i znaleźli najwyraźniej, bo ci, co szukali, to uciekli, jeszcze jedzenie zostawili, słuchajcie, garnek z kiełbasą, kurwa, zostawili,
uciekli, to pewnie znaleźli depozyt, gdzie złoto wywieźli. Kurde, pociągi złote, ja pierdzielę. A tutaj kolejne, tak? Nie tylko, że z patyków też opuszczony. Udało się ominąć pieszego. Trzeba poprawić. No, czemu krzaki strzelają? Jak on kurde widzi z tych krzoków, no? Co rip? Ha? A mi już gore to auto! Jak do tego doszło, nie wiem. Alol. To nie twoje, Mao. Cicho. Podobne takie w sumie, tylko ciut za krótkie. Tak mi się zdawało, że mam chyba dwa. Ty, ale to tutaj stało, kurde, bliżej, a ja całą mapę objechałem dookoła, ech. O czym miałbyś wiedzieć? A ja nie wiem, czy masz wiedzieć. Może mu nie mówić. Ja dalej nie wie. Będzie tym niewiedzącym. A może wie, tylko nie wie, że wie akurat, że to jest to, o czym nie wie. Znaczy co? No coś jakiś taki nie w sosie jest, coś mi się wydaje. To jakiś taki nie w sosie, o dron. No tak przychodzi, jakiś taki smutny, coś tam popisze, pójdzie i jakoś tak, nie wiem, raz na dwa miesiące. Nie żeby live'y były raz na dwa miesiące czasem. Ketrap Confident już mi powiedział, on typowy ketrap po prostu, typical. Ketra by kuźwa własną matkę sprzedał nawet, kurde, za darmo. I w ogóle wszystkich. Confident jeden. Ja pierdzielę. O, słuchaj, wyszedłbyś. O, jakbyś w mieście u mnie mieszkał, kurde, taki konfitury, to tam wiesz, co się z nimi robi, kurde, ja ci nie będę mówił. Inteligentny przełącznik. To jest to, co można z aplikacji na telefonie włączać, takiej tej w prawdziwości czy coś. No ale tam jest kropek. Komu to potrzebne? Bo są jakieś alarmy, że można włączyć jakieś larmo, dostajesz powiadomienie na telefon, jak ktoś ci bazę rajduje, bo jakiś czujnik ci tam zareaguje, czy coś w tym stylu. O, patrzcie, pieszy. Znowu nie trafiłem. Znowu nie trafiłem. Alarmowo, rajd.
No i robisz takie, wiesz, alarm override czy coś, to to ci przychodzi na telefon, a potem można też, nie wiem, sobie farmę włączyć, wyłączyć z telefonu czy coś, nie trzeba na serwer wchodzić, wiesz. Jakieś takie... Tu dowiesz się, no i ponoć już wiesz, ponoć już ci sprzedali. Ponoć Ketrab już powiedział. Tak czy nie? Czy już wiesz, czy nie wiesz, czy co wiesz? Bo może wiesz, ale nie wiesz, że wiesz, bo nie wiesz, czego nie wiesz. Bo Ketrab wie. Napisał tutaj. Napisałeś tutaj? No chyba nie przeczytał. A. Kamek, no pamiętasz kiedyś był taki motyw, jak zbierałem na Ułaza, nie? Że był taki cel donate'ów. Tylko ciebie wtedy chyba już tak nie było, ale może byłeś, a już nie pamiętam właściwie. To już było po tych wszystkich, wiesz, czasach, gdzie tam jakieś tam te chodziły, jakieś geologia, kurde, jakaś prawda tego. No i ten, i właśnie, nie wiem, było takie cel donate, że jak uzbieram, to kupuję pieprzonego Ułaza kiedyś, nie? Tak kilka... Tak chyba jakoś w grudniu, nie? Tak jakoś w grudniu. W grudniu było, nie? Mamy teraz czerwiec. No to tak w sumie niedawno było. No, wyruchał mnie kiedy... Tak, bo tam zaliczkę wpłaciłem jakiemuś znajomemu, który tam... Znajomy znajomego niby coś tam miał, kuźwa. No, mniejsza z tym, to tam na tym na blogu było napisane wszystko. No, w każdym razie kupiłem. Już mam. Tylko, że filmu nie ma ani nic. O, super. Pchnij. A może wiesz, bo ty tam może na Instagramie czasem patrzysz, czy coś, nie wiem. Takiego w całości, no takiego. Nawet pali, jeździ, skręca, hamuje. Ty pali za dużo, jeździ głośno, skręca ciężko, bo nie ma wspomagania oczywiście. Mało który ma. I hamuje tak raczej zwalnia niż hamuje, no. Dobra, tutaj idealne miejsce parkingowe, prawda? Nowy garage jest. A to za daleko, panie, ja muszę mieć auto na oku, muszę mieć. Ja tutaj, słuchaj, osiedle strzeżone może i tego, ale ja muszę mieć, wiesz, kontrolę nad pojazdem. Nie no, nie wiem, świruję, jadę tam do garage. Chyba nie trafiłem. Znowu nie trafiłem. Tak odrobinę. W hele garage. A! O! Gajge. Dobra, wezmę se swój tutaj, słuchajcie, będę miał swój autok ze swoim tym. Ja się nie będę dzielić, kurczę. Nie. Nie dom mojego, kurde, Mercedesa nikomu. Wezmą i zepsują. Patrzysz na Insta tak często jak tutaj? O, to możesz nie wiedzieć. No. Wysoci kiedyś mogłeś kupić całkiem niezłego wtedy. No. I może dwa? Nawet. Nie wiem. Po co ja tej amunicji tak pozbierałem w ogóle, ej? Po co mi to? Ups. Dobra, tu jeszcze to znajdziek. Tutaj coś do ciuszków, proszę bardzo. Dobra, i jeszcze by trzeba było tak, odblokować sobie
Nie wiem, czy to było tutaj, kabiny do tych pojazdów. Tutaj są, no. Moduł kokpitu z silnikiem. O, tu, tu, tu. Bo sobie wymienię kabinkę też na wersję z silnikiem, po prostu. I trzeba jeszcze jeden gaźnik, jeszcze jedno to, jeszcze... chyba jedne tłoki, jedne świece i jedne zaworki. Tak mi się zdaje. Coś takiego. Sylwester z przegrywem w ETS-ie? Czemu w ETS-ie akurat? Nie wiem. Może... To jeszcze wiesz, jeszcze wiesz, jeszcze... O, panie! Kto to panu tak śpiewa, czy co? To jeszcze jest dużo Wisły w wodzie upłynie i te sprawy. Może, wiesz, akurat, nie wiem, wiesz, no, nie wiem, może nie, może będę zajęty, może będę, wiesz, z, nie wiem, z dziewczyną spędzał Sylwestra gdzieś, wiesz, w ogóle, poza, nie wiem, no, wszystko się może zdarzyć, tak? Tu jest dużo czasu jeszcze i w ogóle, no, bo, wiesz, ze znajomymi, słuchaj, z przyjaciółmi sobie pojedziemy gdzieś, prawda, tego wspólnie na jakąś imprezę gdzieś, słuchaj, w wynajętym jakimś tam, nie wiem, domku czy czymś. Wiesz, nie wiem. Dużo się może wydarzyć. To jest, jaki jest status? Ripe. Dobra, to można zaraz zbierać już. Dobra, ale najpierw to autko ogarnę, żeby już miejsce sobie w ekwipunku wygospodarować. Ty, tam się jakoś da dojść, kurde, na pewno szybciej. Którędyś. Garaż Huta. No tutaj trzeba przechodzić przez dużo drzwi. A tu jakoś? Nie ma przejścia? Halo, niewygodne to trochę. Daleko strasznie. To dojście, no. Takie jakieś. A czekaj, to miałem w ogóle zdemontować najpierw. A ja nie zrobiłem tej kabiny w końcu. Aaaa! Jak gdzie w środku wygląda? Co wygląda w środku? W czym? Halo? To. Słyszałem bardzo udane lądowanie. Ale że dwa? I samochód. Co tu się stało? Czemu są dwa helikoptery utopione? I samochód. Lepiej nie pytać. A, tu się nie da wyjść teraz, jo. Jeszcze fatalny pomysł. O, dobra, da się. A da się. Długa historia. Bo to jeszcze wiosło trzeba mieć, dobra. Właśnie wspomaganie. Nie, to jest oryginał i taki zostanie. Żadnych tam cudów. Chociaż tam wspomaganie niby bywało czasem, ale... Nie ruszam. Nie, będzie taki niezmolestowany, słuchaj. Bez żadnych dziadostw, bez żadnych modów. Tuningów, kurde, udziwnień. Co weź odpowiedź? Kaczki, jedne kaczki są... Pierwszy tier kaczek, że tak powiem, jest za 50 zł, a drugi tier kaczek jest za 100 zł.
Że tak powiem. A co miałem pokazać? Jeszcze ktoś tam coś chciał, żebym coś pokazał i w końcu nie wiem. Jak tam wygląda w środku, błagam. Przejścia z drzwiami wieloma, jak ty to mówiłeś. A. To czej, tutaj jeszcze tylko sobie silniczek. Tutaj jeszcze sobie wyposażę. Dobra, no i pojazd jest. Teraz ma więcej mocy. Kurde, to sobie mogę pozabierać. No i na razie będzie taki gotowy. Przejście z wieloma drzwiami jest taki, że trzeba wejść do garażu albo do huty, chyba do huty prędzej. I tu się idzie tędy. I tu się wychodzi. No dobra, tam nie masz tylu drzwi, ale... Fajnie by było tutaj bezpośrednio takim korytarzykiem. Ej, może by się dało tutaj zrobić takie przejście, wiesz, taką rameczkę po prostu. Taki pasażyk. Kurde. Ja bym taki pasaż widział. Taką po prostu ramkę. Tutaj by tak mogło, powiedzmy, zostać. I tutaj tylko zabudować, tutaj dać ścianę w tej linii. Jakoś. Może, kurde, nie wiem. Le passage. Nie masz jaj? Do it! Jak świni siodło! Centralne ogrzewanie, jak kurde we Frostpunku czy czymś. Ty nie mogus. Wcale nie kamyk. 50 zł. Aby chciałem to usłyszeć. Aby chciałeś. Aby dzięki za donata, kurde. Co? Ciekawe, ciekawe kto to, skoro nie kamyk. Ma się tu przyczepić. Nie można. A taki znak? Też nie można. O, halo, remont jest jakiś robiony. O, pasażyk. Kurde. Szkoda, że nie ma anarchii w rasie takiej, że miał wszystko na zielono, kurde. Widzimy się na Sylwestra, siema. O, nara. Kurde, jakby, nie wiem, coś w życiu, jakieś zajęcie się znalazł albo coś, kurde, nie wiem, co się dzieje. Twardy sen ma, no. Dziewczynę może ma kamyk? Nie. Próbowałem tak napisać, jak się to kiedyś pisało, gdzieś tam w szkole, czy co. P. No bo ja, u nas było takie P, mnie uczyli pisać takie P, takie ten.
Trzeba porwalo. Co? Stop spamming kapskek. Romix coś tuninguje. Amogus. Grubge. Czekaj. Grubge jest za bardzo skomplikowany, żebym tak go narysował na jakimś znaku tutaj czy coś. Chyba mi się nie chce tak pocić. Grubge. Ale w sumie spróbuję. Nie wiem, może akurat. Grubge. Duży drewniany znak, albo nie gruby, duży. Kurde, tego. Wezmę sobie, może zrobię po prostu takie płótno czy coś. O ile mam coś takiego w ogóle? Mam. Ramka na pejzaż. Tkaniny potrzeba. Ramka na pejzaż, proszę bardzo. Ramka XXL. To chyba może niekoniecznie, ale takie na pejzażyk. To sobie spróbujemy zrobić. Tu się jakoś dało chyba znaki rozmontowywać i z nich razem z teksturką jakby zabierać, nie? Z tym malunkiem, który był. Dobra, uwaga! Malujemy! Czekaj. Mogę sobie, o jakoś mogę sobie po... Ups. Powiększyłem sobie grubkę. To tak. Usta pierw tego o troszeczkę ciemniejsze, za ciemne, ale takie powiedzmy, że coś w tym stylu może nawet, no. Albo nie, pomarańczowe zrobimy, jaśniejsze. Czekaj, wyciep. To jest jakoś tak, że falę ust trzeba dobrze zrobić, bo jak się ją niedobrze zrobi, to potem kurde nie będzie tego efektu. Dobra, jakoś tak. Oj, znaczy grubszym, ale tak, czekaj, bo jeszcze zielone przecież to ma być, nie? Od kształtu nagrobka, w sumie. Trochę jaśniejsze chyba zielone. Nie. To jest dobre zielone. No, muszę tutaj zrobić, żeby to tutaj tak wystawało troszeczkę. I tutaj też jest jeszcze takie coś wystające dalej. Cyk. Tutaj jeszcze oczko. Takie gdzieś tak dotąd wystaje. Tutaj jest takie lekkie pogrubienie. I tutaj potem myk, myk, myk. Myk. Takich cieni całkiem to ja może nie będę robić, kurde, tutaj, nie? Kontury tylko sobie zrobię.
To nie będzie dobrze wyglądało. Za dużo. No powiedzmy, że coś takiego. Oczka by były. Teraz tak, konturek oczek. Trochę za nisko je zrobiłem. Nie strzelać! No tak, powiedziałem nie strzelać, zaraz zacznie napierdalać, no tak. Kto by się spodziewał? Teraz, żeby to wyglądało jak grubkę rzeczywiście jeszcze. Dobra, gotowe. Kurde, nic nie widzę, halo, oślepłem. Grubkę. Dobra, zablokuję edytowanie, żeby mi go nikt, kurde, nie rozpsuł. Jak? Takie trochę ściśnięte ma te oczy bardziej niż powinien być. Ale w miarę kształt się zgadza. Cudowny krzywy, ale chujcie. No. Kurde, ale ja już mam w pokoju 26 stopni. Co jest? Lekko zdegustowany. No dobrze. Okejkę tu pokazuję. Odpowiesz ostatni raz. Czekaj, byłem strasznie skupiony, słuchaj, na tym. Nie przeczyta dzisiaj, bo nie ma opcji. Co? Jaki ten UAS? A, nie, nie. 3151. Back. No. Czekaj, widać coś gdzieś na tym? Jakbyś był na Discordzie, to byś widział, widzisz. A tak to nie widzisz. Trzeba sobie wdepnąć. Co? Turu.
Dobra, to może ja bym tutaj jakieś oświetlenie porobił, kurczę, w sumie. Tylko, że to w admin shopie były te fajne takie lampeczki. I może, kurde, ja się zaopatrzę w nie. W sumie porobimy. Dobra, nie mam tego na Steam Decku. Złomu trzeba wziąć właśnie. Drewna coś tam mam, płótno się nie przyda. No. Zazwyczaj suba nie masz, no ale masz teraz od 6 miesięcy, możesz dostać stałego subalca i tam już potem zostać, także to jest, ten system jest dziurawy, wiesz, to nie trzeba mieć na stałe suba, żeby na Discordzie zostać i być stałym subalcem. Bo jak nie jesteś stałym subalcem, to potem wyciepuje. Wyciep następuje, ale jak jesteś, to już nie robi wyciep. Znaczy łącznie masz te 6 miesięcy, nie? Staż łącznie subów wszelakich. No bo 6 razy by to w sumie. Hitbo, no kiedyś to było na hitbo, kurwa, kiedyś to było, no mówię. Wiadomo. Bibi. Ła. Bo chujowo, ale teraz tu jest suba. Czekaj, gdzie jest ten admin shop w ogóle? Trochę nie w tę stronę ja jadę, ej. Tam trzeba jechać. Bardziej. Uważaj tam na wiosce, bo wracę. Aj, krzoki, kurde, ciemno jest, nie widać. Drzewa znienacka wyskakują i w ogóle. Kto na dyżurce siedział w tym deku i dostał tego radiostopa teraz na łeb. Ale zarzuca, kurde, no. Poszedł w krzoki, kurde. Gdzie jeszcze? Daleko jeszcze, no. Kopter byłby lepszy, ale nie mam gdzie go trzymać za bardzo. Niby się nie niszczą, ale nie wiem w sumie. Tam są jakieś w wodzie dwa pod moją ścianą. Ty, ja miałem jagódki pozbierać. O, zaraz będziemy, zaraz będzie alarmowo trąby, słuchajcie. Będziemy jagody jechać zebrać szybko. Trzeba, szybko. Tylko jak już tu jestem, to se kupię te. Te one. Nie. Jeszcze. Za figurą w lewo. Kurde, figurę tu trzeba postawić jakąś. Żeby mogło być, że za figurą w lewo. Matko jedyna, jakie muldy. Jak na A1 na Śląsku. Admin schop. Tutaj są lampy. A jak pizłę masz się, kurde, kolebocą lampy jeszcze, lmao. Czemu mnie... To jest za metal, a nie za złom.
Kurde. To ja już wracam. Trudno. Beczka! Beczka! O! Kurze, pojechałem! Pojechałem ze na zakupy bez pieniędzy. Oj, latem bliżej. Kurde, miał być super skrót. Kurde. Łobo, dobo. Wow. O, pieszy. Ła. You krawisz mnie? O, widzi mnie. A złom. A złom. Kurwa, zaś ten! Zaś się dam strolować! Ja pierdzielę, jak on to robi specjalnie chyba. Gdzie auto porzuciłem? A, zgubiłem auto. Tu jest. Dobra, to ups. Złom się tam nie przyda, przyda się metal, ale to zara. Najpierw sobie idziemy zebrać, kurde te one. Karabinki też mogę w sumie zostawić. Ja tu amunicję wrzuciłem, ja pierdzielę, jak to jest. Tu mam osobną skrzynkę specjalnie na amunicję, to nie, to po co korzystać, kurde, wrzucimy wszystko do jednego wora. Potem będę szukał. Co on robi z moim samochodem? Dobra. Wszędzie jest ripe, nie? Jo. Ripe.
Nie wiem. Pomyślałem, że może być zabawne. Nie wiem, co to było. Co to miało być. Siwa bizona w hit. Dobra, tylko niestety mi teraz powypadały, kurde, te rzeczy, no. Stop farmingowanie. Da się zrobić nick hit na Twitchu? Chyba nie. Na Discordzie to jo, gdzieś tam serwerowy ten. Dobra, chyba jest wszystko, nie? Wody też już jest pełno, także zraszacz można wyłączyć. Filter nie chce jeszcze chodzi. Już tu niby jest na przykład pełno. A, tu jest pusto. No tak, tu jest pełno, bo tu są 3 donice zamiast 4 cycy donice, kurde. Dobra, co możemy ten pierdolnik wrzucić? Robaczki. O, oświetlenie można zgasić. Robaczki to można wrzucić do tutaj gdzieś. O, już są jakieś, kurde, te płotki. O, mały pstrąg. Kurde. Gdzie są robaczki, to są tylko, kurde, te płotki. Sprawdź, o kurde, gnije. Hit. Co to za ciężarówka przyjechała? I bandyta postawił w poprzek, kurde, mojego Mercedesa tutaj. O. No, bo tu wrzuciłem trochę sobie rzeczy. Tam coś tam było. Dobra, jak ja teraz herbatki miałem tutaj, kurczę, zrobić na drzewo, czerwona, niebieska. Przykładowo. Czekaj, tak, tak. Tak, tak. Dobra. To jest pozbierane, tu niech się to upichci, jadę po te lampki. Dopczał mu to auto do końca. Co jest? Tam jadę. Gdzie jest tego koszecia ciągle? To mi wyszło, nie? Kurde. Jest zabawny. Czasem mi coś wyjdzie, kurde. Kabarecik normalnie. A kurde, rozdzielnica, a nie kabarecik. Rozdzielnia. Paliwa starczy? Tak. Nie wiem. Derbał ma na taśmie. Kuźwa, w łazie tak zrobię. Wunderbał ma na taśmie do deski rozdzielczej. To co płagę. Grunapfel. Mam chyba, kurde, na pewno mam Dark Classic, gdzieś tam mi wisi ten taki, czy tam Black, czy coś tam, nie wiem. No ten czarny taki w każdym razie, najpopularniejszy. I jeszcze może Arctic White jakiś, co to jest, taki biały jakiś coś, chyba. Nie wiem, jakiś mam właśnie, jeb.
Karty. No kurwa, powiedziałem to właśnie, no nie zgapiaj. Trabi. Dobra. A pojedynczo trzeba kupować, trudno. Kupuję, tak. Wszystkie smaki powieszane. Smaki. Ja widziałem, jest taki trampek, nie, to też się wiesza, taki bucik, wiecie, zapachowy, co też się wiesza na lusterku. Ja mam taki, jeden. I tak ostatnio właśnie gdzieś tam jadę w mieście i tak widzę, coś mi tam stanęło koło mnie na jakimś pasie do skrętu w inną stronę i chłop miał takich butów chyba tam z 20, taki pęk cały pod lusterkiem. No nie wunderbaumów, tylko tych trampków takich kolorowych. cała taka garść. Nie wiem ile to miał, chyba z 15. Ciekawe ile jest tych lamp tam w środku. One się jako admin nie może tam zestakować, także możliwe, że tam jest ich dużo więcej niż tam pełna skrzynka jakby pojedynczo upychanych. A co będę robił? Nie wiem. Kolekcję monsterów pod lusterkiem. Do rury wydechowej gdzieś tam zaczep, albo do haka z tyłu. No by się tak tłukło, wiesz, jak jedziesz, jak ten... jak jadą wesele alarmowo. Piłkę do tenisa, świt. Ej, te kurde skrzynki się niszczą coraz bardziej. Tu jest jakaś autorka, której zabrakło czegoś w środku. To się zaraz rozdupcy. Jak wrocławski tramwaj, kurde, kosiarkę rozdupcy. To tutaj zaraz się rozdupcą te automaty wszystkie chyba. Kosiarki dyskowe są wydajniejsze, gdyż pozwalają na koszenie z prędkością do 20 km na godzinę. Stary chłopie, będzie mi to pierdolił. Automaty tak mają? Co? Serio? Czemu się brzuch rozbalał? Co zjadłeś? Coś niedobrego, kurde. Albo coś zbyt zdrowego, nie wiem. Pewnie. To po tym gadaniu pewnie o tych tutaj jakichś tostach czy coś może, no nie wiem. Z tego śmiania. Z bizona. No kurde, i se pójdę zaraz tosta zrobić. Już jest pierwsza prawie. Tost, sost. Tak piszę, bo się często ledwo uśmiecham. No to jest... Mi się wydaje, że to te moje gigażarty czasami to są tylko takie ledwo, że można tak, wiecie, bardziej powietrze wypuścić nosem, tak zrobić czasami. Jak ja tutaj wirtuoz humoru mi się taki odpala, wiecie, taki giga. To tam najwyżej ktoś siedzi, coś takiego. Czy ja potrzebuję tyle tych lamp? No nic, no nie, nie ma nic śmiesznego. To też w ogóle, to nie jest śmieszne, to jest żenujące, to jest straszne. Chłop, kurde, gra w Rasta, jakieś lampki sobie kupuje, stoi, kurde, słuchaj, już by go 10 razy zastrzelili z pleców, w ogóle dom ma, kurde, z oknami na parterze. Ty widziałeś, gdzie on mieszka, tam wszystko jest z drewna.
to po prostu, to nie jest, to jest śmieszne, ale to jest śmiech przez łzy, słuchaj, to jest, wiesz, to jest ten. A nie, chcę mi się, dobra, nieważne, to jest za długi ten. Update łazowy na stronę. No, a zrobię ten film. Ups. Wydropiło mi światełko. Światełko. Strefa PvP, ej, w sumie. Światełko. Dobra, już mnie tego styknie, chłopie. I oto już mam dość. Zaraz będę miał, kurde, nie wiem, nastawiam na wrzucam se, nie będę miał tego trzymać, nastawiam se tych lamp, jak, kurde, będę miał jak u kruka kiedyś tych plafonów z tramwaju się wwalało pełno, a to nie wiem, czy Barterby kojarzy temat, czy nie. Ale powiedziałem teraz, nikt nie wie, o co chodzi. Dobrze. Kojarzę. Jagody już pozbierałem, tak. Już tam coś nawet zacząłem z tego jakieś herbatki robić. Trzeba będzie herbaciarnię zrobić kiedy, ale to już nie dzisiaj, już jest trochę za późno. Prąd na te lampy, tak. Znaczy jest jak... Jeb, halo. Jest tam jakaś elektrownia niby i możliwe, że tam można się podłączyć pod nią, bo to tam nic jakiegoś skomplikowanego nie będzie. Oj, dup. Pięciokomorowy. I miał kiedyś pragotrona załatwić. Takiego tunelowego. I co? I kurde... I, no, nie ma. Też nie wiem, gdzie miałbym tu skurczybyk. Jest duży ten... Nawet te tunelowe. No i dupa. Chciałem się pobawić kiedyś, spróbować z tego zrobić na Arduino jakiś interfejs, jakieś sterowanie czy coś. Może z jakąś osobną klawiaturką jeszcze taką. Nie wiem. Dobra, nie chcę mi się, nie mam pistoletu. Jak teraz nie trafię, to jeszcze mnie gotów zastrzelić. Zastrzelić. O nie, pieszy! Wyszedł z krzaków. Dobra, troszkę damy tutaj tych lampek. Żeby sobie były. Ale gdzieś trzeba będzie zrobić dedykowaną skrzynkę na to chyba. Może tutaj jest taki losowy pierdzielnik chwilowo-jagodowy. Tu się zrobiły herbatki, drzewa. Dużo jagódek. Dobra, na razie tu. Tutaj jest, a do wody coś. Albo tutaj jak jest nic. Lampy. No, pójdź mnie to. Dobre. Tu będą.
I myk, dobra. Doskonale. Kurde, ten sam model. Wszyscy widzę pasatami takimi jeżdżą, kurde. Tutaj silnik, tutaj kabinka z silnikiem, dwa bagażniki, najlepszy model. No. I tutaj jest jeszcze taki kolejny. Z tego co widzę, to samo wszyscy, kurde, mają. Ja muszę autobus zrobić. Kurde, dobra, idę zrobić autobus. Kriguś! Czy ty widziałeś może gdzieś jeszcze taki pojazd na cztery teone? Gdzieś walający się w pobliżu? Nie. W sensie jakiś taki do zdobycia jeszcze? Tak, taki z krzaków, z rowu i w ogóle. A zależy jaki duży. Taki na 4 to tak nie bardzo. Kurczę, no właśnie taki na 4. Poza tym dojechałem do... Czekaj, zerknę, gdzie to na mapie było. Właśnie też tak kojarzy, na pustyni było. Dobra, nie ma czasu, muszę robić części do tego. Dobra, tego. Coś się znajdę. Tak mi się zdaje, że na pustyni, kurde, coś było i ja akurat także, kurde, jechałem całą mapę dookoła. Chyba Chris go zgarnął, a może? Dobra, w każdym razie tak, idziemy, dobra. Chuj tam, że jest późno, że już wypadałoby kończyć, ale mam teraz wenę zrobić autobus. Też nie wiem za bardzo, po co taki autobus miałby być. Na tym jechałem prawie na M9, tam jak się pustynia zaczyna na mapie i dopiero tam o. Był... jakiś czteromodułowy. To możliwe, że to ten... A tam było tego więcej. Ale dobra, to ja idę, nie? Słyszałem, dzięki. Nie mogłem na czacie napisać. Czekaj, metal. Fucking metal. Dobra, gaźniczek. To... Dwa tłoczki. Jakby trzeba było. Bo może nie trzeba będzie, ale jakby trzeba było, to będzie. No nie wiem po co mi ten wysokiej jakości metal. Połowę sobie zostawimy. Dobra, to jest i idziemy. Ma okazję to i streamie duży. Może. Przy kopule? Przy kopule od cholery. No tam jest dużo dróg, widzę. No dobra. A Kriegs, może nie jedziesz może przypadkiem w stronę tamtej pustyni, gdzieś właśnie mniej więcej kopuły czy coś? No w sumie mogę jechać. Kurde. Nie taki kot ustawiłem? Pamięć issue. Albo pamięć issue, albo ja coś źle kliknąłem, bo to działa. Nowy samochód. O, dobra, działa. Paliwko wziąłem. Broń i medy po co ja, tylko wiesz, cyk fuch, myk, cyk myk. No ja dzisiaj przewaliłem myk, jeden samochód, wpadł do wody niedaleko portu, tam z lewej strony. To był znak. I właśnie ten jest nowy, jaki to znalazłem. Był znak. Ja mam info, że właśnie przy kopule jest ponoć wysyp tych pojazdów, a ja wcześniej pół mapy, tylko że od prawej strony z kolei przeszedłem i też były chyba dwa do samej zimy i tam dalej. Jakiś tam po drodze mijałem, ale nie czteromodułowy.
Było blisko. Ta. Krótki. Mamy po pół jeszcze kawałeczek jest. I kurde, przyjemniej się trochę jeździ po drogach, które są troszkę bardziej proste niż ała fabrycznie jakby, nie? Bo one normalnie są tak dziwnie powyginane. To jest dramat. Jak coś, tu jest koń, którego niedawno kupiłem, to on powinien być do pełna nakarmiony, jak coś, to nie wiem, czy bierzesz, czy jedziemy dalej? Szukam takich koni mechanicznych, ale... Także... dalej... Czemu go tak zostawił, biednego konia, na pustyni? Czemu tak zostawiłeś biednego konia na pustyni? Kurde, znało ci piesi! Kolejny, rozjedź go! Uważaj! Cholerni piesi. Zagrożenie wyeliminowane. Konia zostawiłem, w lewo. Się na pakę nie dało zabrać. Za figurą w lewo, przed figurą w lewo, to w lewo. Zaraz zobaczymy, ile prawdy w tych doniesieniach, że tutaj ponoć pojazdy gdzieś są. Zobaczymy zaraz. Koło kopuły tam dalej może, nie wiem, ponoć. W sumie nie było mnie tu jeszcze. To są takie, taka droga jest wokół tej kopuły też jakby tam troszkę dalej. Tam gdzie te słupy są zaraz gdzieś. Co on robi? Że ta taka polna dróżka? Nie, czy... nie, ten asfalt taki, co tak takim łukiem omija. Tu stoi krótki. O! Tu stoi krótki. Punkt modułowy jakiś stoi. Mało! Balon! Balon! Jakby coś nie ma, no. Tutaj ta droga w sumie z powrotem. To dawaj na złomowisko to drogo może, czy coś. Chyba, że ci się nie chce, se balon wezmę i se polecę najwyżej. Nie no, spoko. No, mogę pojeździć, tylko czekaj, zerknę, gdzie to złomowisko. Pat, tu mig odpadł. Rura leży. Rura z gruza odpadła, wydechowa. Czekaj, ślepi, jak gdzie jest złomowisko? No tu po lewo. Jakby na, a, na dobra, zachód kurde, od... ja w dół patrzyłem na ten. Od kopuły. A dobra, teraz już wiem. Patrzyłem na dół, tak trochę pod pustynią. Znaki na środku, a ty nie wszystkie musi. Wszystkie musi zdemolować.
Kurde, coś nie ma. O! Tego. Ciekawe. No, przystanek też wyjebany w ogóle. Tak ten przewrócony. Elegancko. Tutaj w sumie autko stoi, a to takie same kurde pierdki małe są. A ja se go nawet wiecie co wezmę. I po prostu se nim pojadę, już nie będę Krigowi zawracać gitary. I se tym będę jeździć. Takim kurde śmiesznym wypierdkiem. Dobra, mam pojazd zastępczy, już ci nie będę zawracać tego, dzięki. Butelki są, da się zobaczyć, co? Takie dziurze. Której dziurze? Ha? Nie wiem o co chodzi. A się stoczył tam na dół ten pojazd. Tu się da jakoś wejść w ogóle na górę. A tu w tej dziurze. O Jezu. Nie no, bardzo ładny wjazd, podoba mi się. Ale nie chcę mi się tam kombinować. Wchodzić, wjeżdżać. Możliwe, że gdzieś tam po prostu od dupy strony się da wjechać. Fajnie, że tak zostało w sumie. A co to są za? W ogóle te ruły? Matko jedyna. A, chyba nie słyszę. Zało rura wydechowa leżała jakaś z gruza. Aaaa, idealnie. On też tam gdzieś w dupcu. A tutaj nie ma w sumie drogi. Ty, ale to jakieś autko nawet tutaj stoi. Ale na trzy moduły. Kurde, za małe. That's too small. Bra! Ten jak wyskoczył. Kurde, jak ja jadę, matko jedy.
Same te maluchy takie stoją, podwójne teraz chyba zostały. Takie odrzuty, których nikt nie chciał. Wszyscy se nabrali tych, kurde, potrójnych, poczwórnych raczej. A tak czasem na takich odnogach są, kurde, da się znaleźć. Nie? Nikt tu nie zagląda właśnie. LOL! Ej, kurwa, nie daj, że cztery moduły, to jest to dokładnie taki, jakiego docelowo chciałem zrobić. Czyli taki autobus. Tylko nie gadaj, że on wybuchnie sobie zaraz, czy coś. 19 sekund, kurde. We, dej! Dej! Aaaa! No, dobra. Kurde, pałki Sturz. T4 to jest raczej T44 chyba jakieś. A czemu to zrobić, jakby miało silnik z tyłu, a to ma z przodu suzgę? Fajny autobus! Dokładnie taki miał być i kurde znalazłem. W sumie nie w tę stronę, czekaj. Tu będzie bliżej, no właśnie. Ten co? Lotem bliżej? Nie, nie, drogą, drogą. Zergmobil. A ta, to mocy nie ma. A Mogę Express. Nie mogłeś. No i czego strzelasz mój autobus, bandyto? Świnia dostała, kurde, rykoszetem. No tak, wygładzona droga jest tutaj, tym gdzie się nie da wjechać. Trzeba coś zjeść! Kurczę, o tostach było gadane. Coś trzeba zjeść. Napić też się można. Przerwa na stacji, no, na road tripie, kurde. O, Furfrog. No, weź mi, nie mów o żarciu, kurde, bo zaraz wezmę UAS i pojadę, kurde, do jakiegoś Orlenu, kurde, na hot doga. Ja pierdzielę. Nie no. Back. Że tak powiem. O, agregat. Właśnie tego? Co? Czego? Którego? Może i tego. Co tam? Ostatnią nockę? Tylko noc i osrany koc. Police.
Szkoda, że się nie da tutaj takiego policja zamontować na te kurde wozy. Spierdalam z Orlena. O, ej, ale jak to Ketrab nie na Orlenie? Co jest? Jak to? Live jak idziesz po hot doga. Ja. Ke trąba. Co? Trąby alarmowo. Kurde, jak to wyje? Jak Seicento, teraz już nie jak Janiska pod supermarketem, kurde. Ta i spacja jeszcze teraz, jezu nie. Już nawet nie walczysz. Pani puści ry. O, misio. O, pieszy. Czemu on nie zginął? Jak to tak? Prawo jazdy do zabrania. Przystanek Wioska Rybacka. Następny przystanek Placówka Górnicza. Przynajmniej jest tak wolne, że się da tym normalnie manewrować i się w pasie, kurde, trzymać. Przystanek Placówka Górnicza. Następny przystanek Wioska Rybacka. Pętla kegwu. Czy coś, nie wiem. Thank you.
Autobus kończy bieg. Dziękujemy za skorzystanie z linii Paukizbus. Oczywiście żartowałem. Albo Busalkis. Dobra, gdzie to zaparkować w ogóle? Tutaj może... Cmentarz za rogiem. Dup. Czemu tu jest otwarty ten zamek, ej? O, halo. No, takie kurde prywatne moje będą trochę, to niech se tutaj stoją, takie z innym kodem. Beto, nie otwieraj, halo. Pałki z garagi! Garagi! No ja zajem dwa, ja nie wiem czy tak można. Pasagi! O, ładnie, fajnie, fajnie. Teraz można wygodnie, komfortowo, elegancko. Podoba się dla mnie. O to mnie się rozchodziło właśnie. Tysiąc paliwa zostało. No i dobrze, 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 dobrze. Chcesz furfrok? Bo nie potrzebuję furfrok. Kurde, bateria tam jest za mała. Czekaj, do czego by się tu podłączyć? Coś na górze może. Tutaj może chyba do tej? Jezu, jak to daje. Szkoda, że to mruga, a nie się obraca po prostu. Jak to czerwone się obraca. A co jest, kurde? LEDowy strobozgob. Dobra. Zdupcam.